I było ciężko i że wyrzucali broń do rowu sobie, wiesz. I idę, patrzę, idzie żołnierz bez broń i pyta się, gdzie, ma, gdzie masz broń? No, Kałaśnikowe wtedy był, AKMS. <grym> no i zadziała, A gdzie masz? No zastawiłem. Gdzie? No w rowie. Leżałem sobie chwilę i poszedłem, bo nie będę dźwigał. Mówię, co? Później idę dalej, no, kazałem mu się wrócić, że zatrzymaliśmy kolumny. Idę, idę dalej, patrzę, w rowie kolejna broń leży, nie? Już karabin maszynowy ciężki, PK, KMPK. No, to już nie wnikałem, czyje to jest, bo nie było czasu. Zacząłem zbierać to broń, i w pewnym momencie miałem na sobie cztery egzemplarze kałacha i PK, jeszcze, nie? Mm. W tym jedno swoje, oczywiście. W swoim tempie podcast sieci Fitness CityFit. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy Państwo. Podcast CityFit w swoim tempie. Dzisiaj będziemy rozmawiali, myślę, że o marzeniu wielu. Wielu mężczyzn. Odcinek z pewnością będzie wyjątkowy, bo w studiu jest człowiek niebywałego kalibru, który nie chodzi na skróty, jak piszą o nim, jak piszą o nim media. Były żołnierz wojsk specjalnych w latach 2011-2017, kierownik selekcji do jednostki. Wojsk specjalnych agat, odpowiedzialny m.in. za rekrutację do jednostki, za kursy bazowe, za szkolenie specjalistyczne. No i w czasie tej 20-letniej służby odbył m.in. cztery misje bojowe dwa razy Irak, Czad, Afganistan, odznaczony również krzyżem zasługi za dzielność, drodzy Państwo, mają rezerwy Wojciech Zacharków, Zachar. Bardzo mi miło. Yy, cześć dziadku, witam was yy, wszystkich. Nie wiem, do której kamery teraz patrzeć. Może na mnie, może to yy... kamery dzieci wygodnie. Tak, to się zgadza, coś przeczytał przed chwilą. To się zgadza. A powiedz mi, bo to od razu mi się nasuwa, nasuwa taka, taka myśl, do ciebie mówi ci mam Wojciech, nie, Wojtek nie, nie. czy Zachar, Zachar. Zachar? To jest tak, że każdy w jednostkach specjalnych ma jakiś taki nikt, pseudonim? Tak, co do raczej ksywę mają. No, e, łatwiej to zapamiętać, a dwa te ksywy czasami powstają w bardzo humorystycznych sytuacjach, więc można czasami mieć ksywę bardzo śmieszną, aczkolwiek raczej zostają takie już... Powiedzmy czy z nazwiska, czy jak ktoś już z cywila przyniósł jakąś ksywę, nie? Eee, także na no, poksy wiele. I to zostaje na całe życie? Tak. Okay. Ja się już tak przyzwyczaiłem, że jak ktoś do mnie po imieniu mówi, to się źle czuję. <grym> mm -hmm. Dobra, wiesz co, ja bym chciał zrobić odrobinę takiego wprowadzenia. Ja wiem, że ta, ta historia prawdopodobnie jest znana, ale ja no, doszukałem, że w twoim przypadku, bo mówiliśmy, że jest to często marzenie wielu mężczyzn, czy, czy to marzenie jest zgodne z rzeczywistością i czy to, co my widzimy na pierwszym planie jest, jest tym, co też jest za kulisami, to pewnie też sobie chwilę porozmawiamy, eee, ale w twoim przypadku to wojsko to nie był szczególnie chyba świadomy wybór, przynajmniej do tych informacji. Do których ja dotarłem, raczej taki trochę ich od losu, trochę przypadek. Nie coś, o czym marzyłeś się od dziecka i też nie coś, co było w twoich genach zapisane. To nie było przekazywane z pokolenia na pokolenie no prawda? No właśnie, no właśnie nie. Ja już na którymś z podcastów o tym mówiłem. Więc jeżeli ktoś mnie obserwuje, to może usłyszeć podobną rzecz. Ale tu już z jaskiem się dogadaliśmy, że, że troszkę, troszkę w, innym, w innym kierunku te odpowiedzi by doszły, jak podobne pytania się pojawią. Ale fajnie, że ten temat poruszyłeś, bo jak już odszedłem na emeryturę i prowadzę tą swoją działalność już siódmy rok i mam dalej styczność z wojskami specjalnymi i z ludźmi, którzy chcą tam się dostać, to w większości tym młodym ludziom zazdroszczę, nie? Mhm. Bo ja na przykład, tak jak już wspomniałeś, nie miałem jakichś tam od, od dzieciństwa czy w młodym wieku takiego marzenia, żeby wstąpić do wojska, czy w ogóle do wojsk specjalnych, bo nawet nie wiedziałem, że funkcjonują takie rodzaje sił zbrojnych, jak wojska specjalne. Były to takie czasy, nie wiem, który to rocznik jest, ziosek, 86. No jeszcze internetu nie było, czasopisma do mnie tam nie docierały, typowo wojskowe. I środowisko miałem takie, że raczej tych wojskowych nie widywałem. Więc ja o tym, o tym wojsku to w, chyba, w, tak już wspomniałem, chyba trzecia klasa liceum dopiero się dowiedziałem. A teraz widzę, że młodzi, jak się do mnie zgłaszają, to nie wiem, 15 rok życia, a chłopak już mocno sfokusowany na zostanie specjalcem. Mówię, ja od już 15 lat masz, czy tam dopiero masz 15, a już chcesz wiązać przyszłość swoją, nie? No bo jest dostęp w internecie do tych materiałów, jest dużo książek, jest, są czasopisma, filmy i tak dalej. I zauważyłem, że jeżeli ma się taki dostęp od dzieciństwa do, do takich rzeczy, które, które możesz dotknąć, zobaczyć, pogadać, tak jak tych operatorów wojsk specjalnych już jest coraz więcej na emeryturze, y, są y, medialnymi osobami, możesz z nimi pogadać faktycznie, no to oni jakby nasiąkają tym y, y, sensem nie wiem, funkcjonowania w przyszłości, mhm. tym stylem życia i y, y, kierunkują się po prostu. Nie? Więc y, to jest fajne i, i zazdroszczę im się tego, że ja tego nie miałem. Ja nie miałem w ogóle potrzeby jakiejkolwiek rozwijania się w konkretnym kierunku. Grałem w piłkę, nawet dobrze mi szło. Zahaczyłem się nawet o, tego nie mówiłem nigdzie, o orkiestrę. Dento? proszę. <laughs> ale to była chyba piąta klasa podstawówki, ale uciekłem stamtąd. bo Poczułem, że to nie mój klimat. Później ten cały szef ganiał tam moich rodziców, żeby wrócił, bo jakiś talent miałem. Mhm. E... Zacząłem porabiać sztuki walki, zacząłem się dobrze uczyć, ale dalej nie wiedziałem, w jakim kierunku iść. I, i no właśnie moja wychowawczyni w trzeciej klasie liceum y, powiedziała mi historię swojego wychowanka, który poszedł do szkoły oficerskiej. To wtedy zorientowałem się, że jest coś takiego jak szkoła oficerska. Że jeździłem na obozy Techwondo na przykład. Y, nie miałem styczności w ogóle z jakimkolwiek survivalem. Teraz, tak jak sobie przypomnę, jak z ojcem na grzyby jeździłem, to tak, to był survival. Mm -hmm. tym, Siedziałem gdzieś tam na drzewie, coś tam z nożem dbałem sobie, cały dzień potrafiłem. Jadłem tylko to, co mi wpadło do rejki. no to taki ala survival powiedzmy. Nie? Ale jak spotkałem, poznałem chłopaków, którzy starali się do szkoły fiserskiej ze mną dostać, no to słyszałem o harcerstwie wtedy, o Związku Strzelec, o, o liceach wojskowych nawet, gdzie nawet skoki spadochronowe w liceach wojskowych wykonywali. No to ja, Boże ja, ja, ja się wyrwałem, z jakiej małej miejscowości. Mm -hmm. ja? e, I uważam, że nie był to przypadek, że tak mój los się potoczył. Ze względu na to, że jak już dostałem się do wojska, to z roku na rok zacząłem... Mm, Odczuwać, że to jest taka moja pasja, że to się mhm. robi taką pasją. Moją, faktycznie się dobrze w tym czułem. Eee, no i później minęło sporo lat, zanim postanowiłem dostać się do wojsk specjalnych. Mhm. Ale to może później. Jasne, wiesz, co, ja się właśnie teraz zastanawiam, bo mówi, że teraz te młode osoby często są takie ukierunkowane, mhm. bo mają dostęp do różnego rodzaju treści, do których ty dostępu nie miałeś i mogą spróbować, doświadczyć przynajmniej w swojej głowie, wyobrazić sobie, jak to, jak to może życie wyglądać. I to jest też taka trochę moja myśl, czy to nie jest pewną pułapką, ponieważ. Znów, jakby ja z racji tego, że ja nie funkcjonuję bardzo mocno w tym środowisku, więc moje wyobrażenie mm -hmm. bardziej bazuje na jakiejś takiej e, amerykańskiej kinematografii, powiedzmy, o tym też zaraz porozmawiamy. Mm -hmm. e, natomiast czy to nie jest trochę tak, że... Mm, to się w pewien sposób romantyzuje, że się to idealizuje, że dopisuje się temu taką trochę otoczkę męskiej przygody, takiej, takiej wolności i takiego, e, takiego bardzo, bardzo wyjątkowego życia. Trochę zmierzam do tego, mm -hmm. czy to, co my często widzimy, właśnie chociażby w mediach społecznościowych, czy chociażby w różnego rodzaju e, materiałach, które są teraz bardzo powszechnie dostępne, e, czy to nie jest w jakiś sposób przekłamane. Chciałbym wiedzieć, co tak naprawdę jest za tą kurtyną, bo przypuszczam, że my widzimy w dużej, w dużej mierze tą, tę scenę. A czy to, co tam się odbywa, czyli bycie żołnierzem wojsk specjalnych, czy to jest taki, taka, taka przygoda i taki łatwy kawałek chleba? Czy jednak często chodzi się w też takich zaciasnych butach, o których po prostu mało się słyszy, że się chodzi? Wydaje mi się, że masz jakieś doświadczenie z innej branży, Absolutnie. że takie rzeczy zauważasz? Nie jest to przeidealizowane, czy przeromantyzowane, bo jakby tak było, to by było fajnie. Ja osobiście uważam, że marketing czy to wojsk specjalnych, i sorry, że to powiem, czy w ogóle naszego wojska polskiego jest w złym kierunku prowadzony. Mm -hmm. Dlatego właśnie, że ta młodzież, która widzi te reklamy, te zdjęcia, filmiki, kanały, te social media, czy tam profile tych jednostek, nie wszystkie oczywiście mają, to. Znaczy, wszystkie jednostki mają y, strony internetowe, ale nie, nie, nie są tak zaangażowane w media społecznościowe. Natomiast to wydaje mi się, to jest moje zdanie oczywiście, w wyniku kontaktu z tymi młodymi ludźmi, że oni jak się naglądają takich obrazków, to nie do końca zdają sobie sprawę, co faktycznie za tą kurtyną się dzieje. I y, marketing działa jak najbardziej, mm -hmm. y, ludzie się dostają, znaczy dowiadują się o, o takich formacjach, wiedzą dosyć dużo na ten temat i trafiają do tych jednostek i później się okazuje, że to nie jest to, czego oczekiwali. Mm -hmm. jest takie, są takie przykłady, to całkiem świeże nawet, mógłbym tutaj ci przytoczyć, ale nie mogę. Mógłbym, ale nie mogę. Mm -hmm. Rozumiem. Tak. Że rezygnują po prostu w trakcie kursów bazowych. Dostają się do jednostek specjalnych. Nie jest to duża ilość ludzi, oczywiście, ale trafiają się tacy, którzy jednak Stwierdzają, że to nie jest tak, jak im się wydawało, że będzie. Mm -hmm. I moim zdaniem, tak jak ja na przykład robię swój marketing, mo moich szkoleń, to ja nie zachęcam modnymi zdjęciami też o tym już mówiłem na którymś podcaście chyba przemka górczyka nie zachęcam modnymi zdjęciami, fajnymi filmikami, uśmiechami uczestników, fajnym wyposażeniem tylko pokazuję, że te szkolenia są dosyć ciężkie. Teraz niedawno wrzuciłem nawet na moją stronę minimalne wymagania, jeżeli ktoś chce wziąć udział w moich szkoleniach, ze względu na to, że no przyjeżdżali ludzie na szkolenie, płacili pieniążki i rezygnowali w połowie dnia pierwszego albo pod koniec dnia. Ze względu na słabe przygotowanie fizyczne, to nie jest tak, że ja specjalnie zmuszam ich do tego, żeby zrezygnowali, tak jak to miało miejsce na selekcji, tylko utrzymuję pewien poziom no i część osób. Duża część, oczywiście większość, jest w stanie utrzymać ten poziom sprawności w trakcie tego szkolenia, ale większość rezygnuje. Czy to przez warunki pogodowe też, czy to właśnie przez to, to, ten wysiłek fizyczny, czy brak wygody i tam inne względy jeszcze do tego dochodzą. I to było, no może parę lat temu takie, takie sytuacje miały miejsce, ale teraz nie mam takich. Mhm. Z, z, m, obserwacji, że pojawia się u mnie człowiek z przypadku. Obserwują mój kanał, widzą, co się dzieje. Ja wrzucam te relacje, chociaż nie chcę mi się czasami, e, jak deszcz pada, czy, czy jest e, mokro zimno, ja muszę ten telefon wyjąć i, i to nagrywać wszystko. Ale właśnie po to, żeby m, młody człowiek, jak to ogląda, no przynajmniej ja tak to sobie wyobrażam, no to on widzi, co się dzieje u mnie i, i wie, że jeżeli chce wziąć udział w takim szkoleniu, e, i przygotować się do selekcji, do jednostek specjalnych, no to musi jakiś poziom sprawności opanować. Nie? No bo bez tego dalej się nie ruszy. Później dopiero ta głowa, reszta rzeczy, o czym chyba też będziesz chciał rozmawiać, nie, ale mm, musi być prawda pokazana. No nie może być ukrywane tego, że, że jest lipa. I, mhm. i, mm, ludzie, którzy, ale dostaną, jak, jak się dostaną ci z powołania faktycznie, którzy gdzieś tam czują, w środku, że to jest ich droga rozwoju, no to oni zostaną już w tych wojskach specjalnych i będą sobie chwalić to mimo wszystko do końca życia. Może w trakcie służby dojść do jakichś transferów między jednostkami, bo tak się dzieje, że z jednej jednostki przenoszą się do drugiej specjalnej, szukając miejsca dla siebie. To też się tak dzieje, oczywiście. No ale tak, ten marketing mógłby być troszkę trudniejszy. Na przykład, o. To jest dobre. Czy SAS, znaczy no ty nie siedzisz w tej branży, nie? Czy SAS w Wielkiej Brytanii ma stronę internetową? Przecież to nie mam pojęcia, no. ale akurat czytałem, nie wiem też na ile to jest prawdziwe, e, biografię Bera Greylsa, który no. opisywał swoją selekcję do SAS. Nie wiem na ile to było zgodne z prawdą, ale odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem czy ma strony internetowe, <laughs> ale wydaje mi się, że przynajmniej odrobinę jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wygląda. Tak, Ber był w SAS, ale on był w tym regimencie rezerwy. Mhm. Tam są 21, 22. To są te bojowe, aktywne, a 22 jest w rezerwie. I teraz właśnie mi tak na myśl przyszło, bo kiedyś przygotowywałem Polaka, który mieszka w Wielkiej Brytanii do tych selekcji. I tak teraz skrócę tę, tę historię. Jeżeli. Ty nie wiesz, co cię czeka, jeżeli masz jakieś, nie wiadomo, jakie wielkie wyobrażenia, że możesz sobie nie dać radę, to albo zrezygnujesz z tego, albo będziesz się tak przygotowywał, jak nigdy w życiu. Nie? Mm -hmm. I teraz e, świadomość, e, właśnie tego najgorszego, czy mm, no my się boimy często rzeczy, których nie znamy, nie wiemy, co Absolutnie. się robi i tak dalej. Nie? I, I tam idą ludzie, którzy, wiesz, no, szykują się na maksa. Nie? Kiedyś tak się do selekcji do gromu, na przykład pamiętam. E, miałem kumpla, który bardzo szybko. E, Przechodził selekcję i ja nawet nie wiedziałem, że jest Grom, yy, i nie wiedziałem, o czym, o czym to, do czego ta jednostka jest przeznaczona, a on już w, na szkole oficerskiej, jak byliśmy, yy, to było w 2000. Nie, w 1998 roku, mhm. już o tym mówił, nie? Grom powstał w 90, ja w ogóle o tym nie wiedziałem. No i ludzie się przygotowali, po prostu nie wiedząc, co ich czeka. Aha. Nie? A teraz są normy, yy, są moje filmy na YouTubie, są moje szkolenia, nie tylko moje, bo jest parę innych firm jeszcze, które podobne szkolenia realizują, więc możesz się dowiedzieć, co cię tam czeka nie? i Jasne. można się przygotować. Aha. Wiesz co, no, to, jakby to myślę, że ja tam mam takie powiedzenie, bo to jest pewnie jakieś marzenie, że droga do realizacji marzeń oznacza, że w pewnej chwili będziesz musiał pójść na randkę z rzeczywistością. I to jest właśnie ta randka z rzeczywistością, z którą trzeba się zmierzyć. Ona czasem jest bardzo, bardzo długa i, i nie zawsze wygodna. Natomiast też się tak zastanawiam, bo myślę, że to może być też w głowach niektórych osób, które gdzieś tam marzą o czymś takim. I chyba jest taki trochę stereotyp. Ty no, odpowiadaj za rekrutację do jednostek, za kursy. Widziałeś wielu kandydatów z pewnością, i ja o ten stereotyp chciałbym się zapytać, bo wydaje się, że ten żołnierz to musi być taki super twardy facet, taki samiec alfa, taki trochę dziki, trochę nieokrzesany, a są też tacy ludzie, którzy mają w sobie trochę więcej... Nie chcę powiedzieć miękkości, ale takiej jakieś wrażliwości mhm. e, i z góry być może siebie skreślają, czy jest szansa, że taki człowiek, albo czy widziałeś na rekrutacjach, albo w, miałeś może takich znajomych gdzieś e, w trakcie swojej służby, którzy mieli taki pierwiastek, nie chcę mówić romantyzmu, ale, ale czegoś takiego trochę mhm. oderwanego od tej dzikości, a jednak byli, odnajdywali się w tym stylu życia i byli fantastycznymi żołnierzami. Zgadza się, tak. No, zresztą to mam ogromne doświadczenie w tym. No, mo mogę to szczerze powiedzieć, bo od 2.11 do dzisiaj to jest 13 lat. Siedzę po prostu w tym temacie yy, bez przerwy. Yy, 24 na dobę. Yy, I ja na przykład właśnie tak uważałem, nie? że w tych wszystkich specjalnych to są tylko takie osoby, samce alfa, do których ja się nie zaliczałem, bo byłem osobą. Dosyć wrażliwą, znającą swoją wartość i pewność siebie miałem, tylko po prostu nie czułem się takim, takim typem faceta. Nie? Mm -hmm. e, oczywiście. Człowiek, który chce służyć na bojówce, bo to jeżeli mówimy o wojskach specjalnych, to zaraz y, od razu przychodzimy do tego, że to jest gościu, który y, ratuje zakładników. Ale mm -hmm. wojska specjalne są składają się z pododdziału zabezpieczenia też, gdzie nie jest wymagana selekcja, więc tam służą normalniejsi po prostu. Normalniejsi. No bo, I no, za tych sił specjalnych no, trochę porąbanym trzeba być. Uh -huh. nie? Więc to jest pierwszy taki. Pierwsza taka cecha, powiedzmy. Natomiast ta osoba no, musi być pewna siebie. Jeżeli chodzi o tego samca Alfa, no, ja, ja go sobie tak wyobrażam po prostu teraz, nie? Zdecydowana, konkretna w działaniu, znająca swoją wartość, wie, czego chce w życiu i to buduje już powoli tego faceta. Wrażliwość jak najbardziej może występować, nie mówię, że nie, że no, człowiek musi coś czuć, musi mieć emocje przecież. Mm -hmm. Emocji nie mają tylko psychopaci, czy jak coś tam psychologii można ich nazwać. I Natomiast jeszcze, jeszcze ta osoba musi mieć taki zadzior w sobie. Nie? Więc tutaj, jeżeli. Ja mam takie często pytania na moich konsultacjach, czy byłeś posłusznym dzieckiem na przykład. Nie? No i często pada taka odpowiedź, że tak, byłem posłusznym dzieckiem. Nie wiem, czy to ze względu na to, że. Wydaje się, że warto taką odpowiedź dać, ze względu na to, żebyś był dobrze odebrany, no bo tak nas wychowują przecież. Absolutnie. Ale bardzo dobrym materiałem są takie urwisy, które po prostu się kontrolują i są jeszcze inteligentne do tego te mhm. osoby, nie? Czyli... Ludzi, którzy potrafili płynąć pod prąd. No, no, właśnie, nie? Więc ja uważam osobiście, że człowiek, który decyduje się na wojska specjalne, no musi mieć pewien potencjał, ale to nie jest związane z tym Twoim pytaniem, bo nie każdy się nadaje. Natomiast. To nie musi być sami Zalfa. Taki typowy, jak my sobie wyobrażamy, czy wy sobie wyobrażacie, chociaż dzisiaj, w dzisiejszych czasach troszkę inaczej się pojmuje mężczyznę, nie? Myślę, że tak. E, takiego prawdziwego. E, więc nie musi to być taki gościu, naprawdę, nie wiem, jak, wyglądający jak bandyta na przykład. E, może mieć to wrażliwość w sobie, jeżeli ona nie, nie będzie mu utrudniała funkcjonowanie w trudnych warunkach. No, bo ta wysoka, wysoka wrażliwość powiedzmy wpływa też na, na budowanie odporności psychicznej, nie? więc tu tam jest taka zależność. No, ale już psychotesty wyciągają mm -hmm. te osoby i prosto one dalej nie przechodzą. Ale no, no musi, to być, musi to być, no może nie jeszcze facet, no bo można od 18 roku życia się starać, aczkolwiek pewna dojrzałość emocjonalna w dzisiejszych czasach zauważyłem. Widzisz, że rozgadałem się, tak? Mówię, śmiało, nie? śmiało, mów. E, troszkę się przesunęło to wszystko, nie? I, I też ja mam takie stwierdzenie, że do niektórych instytucji, nie wiem, szkolnictwa czy do jednostek, powinni brać trosk, troszkę z przesuniętym tym limitem wieku, nie? Mhm. od przynajmniej 21 roku życia. Bo no porównując dzisiaj 21-latka z gościem, który, nie wiem, w latach 90. miał te same same lata, no to jest duża różnica dzisiaj, nie? E, Także to się trochę przesunęło, e, z tych moich obserwacji to widzę. Oczywiście są wyjątki, e, coraz mniej tych wyjątków jest. E, dobra, rozgadałeś się, ja ale myślę, dobrze. że wiesz, o co ale mi oczywiście, chodzi, nie? No tak, ja myślę, że w ogóle technologia i to, co nas otacza, bardzo duży wpływ na to ma, bo to też zmieniło w ogóle, wywróciło bardzo mocno, ostatnie 10 lat, myślę, że bardzo mocno wywróciły świat do góry nogami, stanął trochę na głowie i mhm. ja mam wrażenie, że następują takie zmiany w wielu przestrzeniach naszego życia, które Kurczę, 10 lat temu w ogóle by mi się w głowie nie zmieściło, że to będzie w ogóle możliwe. No, no. Coś w tym może, jest? może to ma wpływ. No ten no, po, po, temat dalej, ale Dobra, myślę, że masz jeszcze fajne pytanie. Ja, Zostawmy to, oczywiście zostawię to. Natomiast konkludując, mhm. nie jest to typowy samiec alfa, który jest brudny, jest chamem, jest gburem. No, musi to być osoba, która jest na pewno inteligentna, ma tam y, określoną sprawność fizyczną. Niektórzy mają gen. W wojskach specjalnych może spotkać, nie wiem, czy w tej swojej karierze sportowej spotkałeś ludzi z genem takim, y, że no, wyjściową siłę i sprawność to ma. Y, tak jak ja muszę trenować całe życie, nie? Mm -hmm. to ja znam takich I, i oni nie muszą praktycznie trenować i mają tą formę, co ja dziś, y, jak, jak muszę trenować. Y, wrażliwość może wystąpić, jeżeli jest to w pewnym sensie wrażliwość, która. Nie przeszkodzi w służbie, mm -hmm. że nie będzie tam się rozklejał i, i tęsknił za bardzo zadobem i tak dalej. Yy, no i tyle. No. A dobra, a to gdybyśmy w takim razie spróbowali, bo to na pewno. Też, też, <laughs> też nie, bardzo dobrze, no jakby to jest, ty jesteś tu bohaterem, ludzie Ciebie chcą słuchać, więc mów, e, mów wszystko, co. Co czujesz? Natomiast ja jeszcze od razu Dobra. chciałbym w takim razie, może z drugiej strony za, za, zapytać, no bo znów, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie, czy są jakieś takie cechy, które dyskwalifikują na starcie? Takie, że są tak jaskrawe, że ty e, prawie natychmiast wiesz, że to się prawdopodobnie nie uda? <laughs> to, mam coś takiego. Że tak, spojrzę, ale daję szansę jeszcze. Nie? Aczkolwiek okay. mo mogę, e, mogę się mylić, ale najczęściej trafiałem. E, no to jest doświadczenie jednak, to kilkunastoletnie. Wiesz co, nadmierna pewność siebie, to jest co moim zdaniem, ale też jest jako negatywna cecha, gdzieś tam... Takie nie, rozmuchane ego. Tak, rozmuchane ego. Czasami to ego jest rozmuchane ze względu na to, że ma jakieś braki w własnej ocenie swojej wartości. Nie? I on mm -hmm. się tak w ten sposób chce, chce nadbudować. Aczkolwiek niektórzy też mają tak, taki... Pierwiastek tej arogancji, co też nie jest wskazane w tego rodzaju służbie. Dalej, takie cechy aspołeczne, nie? że na przykład nie potrafi się przystosować do narzuconych reguł i zasad. To jest jeden z punktów, który był w moim programie selekcji, jak pierwszego dnia spotykałem się z tymi kandydatami, to ja im po prostu mówiłem, co ich wykluczy. Nie? Przedstawiałem im czarno-białe, że ja szukam takich ludzi. Dalej, brak umiejętności, to chyba w dzisiejszych czasach jest takie dosyć widoczne u młodzieży, brak umiejętności adaptacji czy elastyczności w dostosowywaniu się do ciężkich warunków. To widać po pierwszym dniu i, i widać, jak przyjeżdża człowiek na szkolenia, to ja już wiem, że już daleko nie dojdzie. Mhm. Z tego, w jaki sposób się przygotował i sprzętowo, i, i jak w ogóle się zachowuje tak, jeżeli chodzi o mowę ciała. No to ja jestem w stanie już powiedzieć, że dobra, daję ci czas do, do wieczora i podziękuję sobie. E, <laughs> dalej, o, są to osoby, które mm, są nadmiernie pobudliwe, e, też nie potrafią właściwie ocenić e, sytuacji stresowej, w jakiej się znajdują, i też, ale już na przykład w trakcie selekcji, e, ja pamiętam dwa takie przypadki, zaraz się o nich powiem, jeszcze jest coś takiego jak fiksacja, czyli osoba, która mm, próbuje coś zrobić, Gdzieś tam ma, ma, jakąś, ma jakieś zadanie podczas selekcji do wykonania, czy, nie wiem, czy z rozkładaniem swojego legowiska i widzi, że mu to nie wychodzi raz, drugi, trzeci, nie poprawia tego. Mhm. Czyli ta fiksacja sprawia, że on nie, nie naprawia tego, co, co po prostu jest złe w tym momencie. Nie? Czyli no nie radzi sobie. Mhm. Były dwa takie przypadki, trzy znaczy dwa więcej było, ale takie teraz mi do głowy przychodzą. Chłop, który nie zdążył na punkt w limicie czasu. Dostał informację od instruktora, że Soryk to jest koniec selekcji dla ciebie. No to tam pojawiły się cytaty, że idzie się powiesić, że popełni samobójstwo, że życie mu się w tym momencie kończy, okay. żeby, dał mu, żeby dać mu jeszcze szansę. Na tej no raczej nie jest to wyraz dojrzałości. Nie. Ale to wychodzi, widzisz sytuacji takie, nie fajnie ciągną, a w pewnym momencie, jak przychodzi taki moment ekstremalny, ja tak też często mówię, że każdego człowieka poznać w ekstremalnie na sytuacji, nie w komforcie. Nie? Nie. Drugi przypadek był właśnie tej takiej no, agresywności, agresywnego zachowania. Nie. Też w sytuacji, kiedy usuwana była mała grupa za niewykonanie zadania, no to się zaczęły włączać agresory. Nie. Rzucanie plecakiem, wyzywanie, krzyczenie i tak dalej, no to fajnie, że to wyszło w takich sytuacjach. Także no to są rzeczy negatywnych, jest więcej. Też nie, nie o wszystkich chcę tu powiedzieć, natomiast yy, są negatywne, które nie powinny występować wychodzi to podczas psychotestów, ale też wyjdzie podczas selekcji. Mhm, dobra, no my o tej selekcji na pewno też porozmawiamy dosyć dużo za chwilę z punktu widzenia Twojej obecnej działalności. Mhm. E, natomiast ja jeszcze bym, chciałbym na chwilę przeskoczyć, może do nie do końca takich oczywistych pytań, ale które są związane z Twoim doświadczeniem e, jeszcze, kiedy służyłeś w wojsku. E, Irak dwa razy, Czad, Afganistan. E, ja się tak trochę zastanawiam, bo e, z jednej strony do tego byłeś szkolony mówimy oczywiście tylko przez twoje okno, przez twój pryzmat, bo to nas w tym momencie interesuje, czy to jest wydarzenie, no bo umówmy się, jedziesz na wojnę, wiesz, że tak naprawdę to nie są ćwiczenia, że tam giną ludzie, że to wszystko jest bardzo realne, czy na takim etapie, kiedy jechałeś na misję, ty jako żołnierz byłeś już ulepiony z takiej gliny, czy w ogóle da się ulepić go z takiej gliny, że to jest po prostu kolejne zadanie, nie wiem, napędzane takim chłodnym umysłem i ono nie przyspiesza bicia serca bardziej niż ćwiczenia, czy jednak jest to wydarzenie? Przeżywa się to. O, no, przeżywa się. Wiesz co? Ja jechałem w dosyć komfortowych warunkach, bo byłem młodym człowiekiem, 22 albo 23 lata miałem, więc jeszcze nabuzowane na emocjami. Wiesz co? Ja, przepraszam, że ci przerwę. Ja słuchałem Twojej rozmowy, mówię, że do Iraku się na tym bez broni, że mieliście jakieś atrapy. To ja nie wiem, <laughs> czy to jest komfortowa sytuacja. Nie, ja mówię ci o tej. Na przykład, że jeżeli. Wiesz to, bo jak kiedyś werbowano na wojnę ludzi, czy. Nie, ogólnie, ogólnie jest taka zasada, y, oczywiście z książek przeczytałem, ale potwierdza się, bo też i, i spotkałem Marinesów w, w, w Iraku, że najlepszy materiał na wojnę to jest właśnie takich 19-20 lat chłopaczek. Mm -hmm który jest nabuzowany tymi emocjami i, i on nie myśli tak do końca racjonalnie, co go czeka. No ja taki wylatywami i to był dla mnie komfort, nie? Bo ja to odbierałem jako po prostu przygodę. Okay. Tak, to było raz. Dwa, no nie miałem zobowiązań w, w stosunku do rodziny, nie miałem żony, dzieci e, podczas pierwszej i drugiej zmiany w Iraku, więc e, naprawdę komfortowo się wtedy wyjeżdża, jeżeli wiesz, że e, no nie masz innych e, takich rzeczy, za którymi byś mocniej tęsknił po prostu, Aha. nie? A to, no, jest, to, to jest ciekawe, Posłużę, że ja ci przerwę na chwilę, bo jakby krąży też taka opinia, nie wiem znów na ile ona jest trafna, że jednak taki żołnierz te rodzinę powinien mieć, bo wtedy nie działa brawurowo, bo wtedy jest bardziej racjonalny, bo wtedy trochę inaczej myśli, bo ma do czego wracać. Tak, no w teorii, nie? Aha, w teorii. E, no dobra, masz rodzinę, a możesz się w niej no tak. czuć. No e, możesz mieć to te... żonę, która ci bije, na przykład, nie? E. Może być żona, która cię zdradza. No, różne są warianty rodzin, więc tutaj w teorii tak, jak najbardziej, bo jeżeli ktoś ma rodzinę, to założył, to znaczy, że jest gościem dojrzałym emocjonalnie i tak dalej, no, ale no, są przypadki rodzin, które się zaraz rozpadają z różnych względów i, i raczej to nie pomaga. Znam dużo przykładów chłopaków, którzy idą teraz do wojsk specjalnych, po rozwodach są, nie chcą znowu wchodzić w związki małżeńskie, Przychodzą te psychotesty, bo z różnych względów się te rodziny rozpadają też, nie? Fajnie jest mieć rodzinę, która cię wspiera, i mam bardzo dużo takich przypadków, tych moich podopiecznych, gdzie no te kobiety tak ich wspierają w tym dążeniu do tego celu. Dostał się do jednej jednostki specjalnej, ona się otarła z tą rzeczywistością, zobaczyła, mm -hmm. jak to śmierdzi przecież, te, te jego nieobecności cały czas, brak kontaktu, ale wspiera go w tym, żeby dostał się do kolejnej jednostki znowu, nie? To jest, kurde, no jak słyszę takie rzeczy, to fajnie. Znam też przypadki, gdzie związki się rozpadały ze względu na ciężkie treningi, które im oferowałem. Nie? Mm -hmm. <grym, 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 także to już jest selekcja okay. dla rodziny, ale więc wiesz, jeżeli człowiek ma rodzinę, to nie znaczy, że może być mm -hmm. na tyle dojrzały emocjonalnie, żeby móc też przejść psychotesty. I tak samo chodziło o wiek, nie? że mm, osoby zbyt młode mogą nie przejść psychotesty ze względu na to, że są... Jeszcze nie dojrzały emocjonalnie, ale od tego też są wyjątki, bo może być chłopak, który ma 18 lat, a dojrzałością bije jednego 30 latka mm -hmm. też nam takich przypadków dużo. Więc z tą rodziną, to jest właśnie tak, odkrywamy teraz widzisz tą kurtynę Aha. trochę, bo fajnie jak ona jest, jeżeli wspierająca jest Jasne. ta rodzina, jeżeli została, przynajmniej jeżeli mówimy o, o mężczyznach, którzy służą w podziałach bojowych, ponieważ że ta kobieta została właściwie wybrana na partnerkę takiego y, typa tego samca mm -hmm. alfy już y, inteligentnego samca alfy i wrażliwego, y, no bo to jest y, ciężka służba, dlatego y, ciężka służba w sensie dla, y, no one też też przychodzą w pewnym sensie selekcję te kobiety, nie, to też temat możemy rozwinąć, bo y, muszą y, chyba trochę konkurować z tym wojskiem o tego muszą, faceta, nie? Tak, muszą konkurować, może też y, i nie zawsze są na pierwszym miejscu. <gryś>, przy... Kurde, wiesz mi się na język nasuwa, że te kobiety, no muszą mieć też jaja, nie? Uh -huh. Jasne. Też muszą trzymać krótko tych chłopaków. No bo jak, jak popuszczą takiemu komandziechowi, to gościu będzie siedział cały czas w robocie, cały czas będzie wyjeżdżał, a w domu będzie tylko gość, i będzie robił sobie pranie i, i wiadomo co jeszcze, uh -huh. nie? Więc no musi być dziewczyna, która rozumie to, tego, tego rodzaju służbę i wie z czym to się wiąże, chociaż się, że widziałe gały co brały, a później jednak realia pokazują coś innego. Proza życia. Proza życia. Mm, ale wracając do. <laughs> znowu długa odpowiedź. Bardzo dobrze, no to się, go się świetnie słucha. E... W teorii tak. W teorii warto mieć mhm. rodzinę. Mhm. Ale ty mówisz, że była to przygoda, czyli to nie było tak, że. Albo inaczej, czy ta przygoda trwała do momentu, kiedyś tam pojawiłeś, tam na, na miejscu też to była cały czas przygoda, czy były takie momenty, kiedy. Wiesz, no bo byłeś też dowódcą, zastanawiam się, czy dowódcy się boją, czy wiesz, czy czują sobie ten lęk, no bo jednak zmierzasz się tam z sytuacjami, mierzysz się tam z sytuacjami, które są, mhm. no dość ryzykowne. jakby to twoje, no myślę, życie jest postawione na pewnej szali i istnieje szansa, że twój wyjazd, że ten dzień jest twoim ostatnim. Przez mój pryzmat powiem oczywiście, <laughs> fajne pytanie, I yy, teraz wspomnienia wracają. Aha. Z tego mojego pierwszego wyjazdu, bo pierwszy wyjazd, jak pierwszy skok spadochronowy, nie wiem, jak pierwsze loty samolotem, mm -hmm. to jest wiesz, ciekawość, co się czeka, nie? I kurde, wchodzi człowiek podekscytowany, podjarany. Po drugim skoku już zaczynasz wariantować, co się może wydarzyć. Mm -hmm, nie, absolutnie. I pierwszy wyjazd na misję był dla mnie właśnie takim, taką przygodą, wyjazd w nieznane z grupą bardzo fajnych ludzi. Wspólnie żeśmy się do tego przygotowali, więc ta pewność siebie wtedy jako dowódcy moja rośnie, bo wiem, że mogę na nich liczyć, wiem, do czego są zdolni. Większość chłopaków była już doświadczona misjami, więc to podwójnie gdzieś tam dawało takiego, takiej odwagi. Ale nauczyła mnie ta misja, nauczyła mnie ta misja tego, że ten strach, który no kurde, no, każdy się boi nie? absolutnie ten strach można nad nim zapanować, bo on sprawia, tak jak w powietrzu na przykład ze skokami spadochronowymi, jeżeli się boisz, to ty będziesz skupiony na, na, na czynnościach i ten strach powoduje, że nie popadniesz w rutynę na przykład. Masz jeżeli ostry jest... umysł. Tak. Jeżeli oczywiście ten strach jest kontrolowany w pewien sposób, nie? I, i, I też zależy, wiadomo, od sytuacji. Ja się nauczyłem właśnie, żeby ten strach wykorzystywać w taki sposób, żeby mnie motywował bardziej niż niż nie, natomiast nie chciałem pokazywać moim żołnierzom, że się boję. W wielu tam sytuacjach, bo na pierwszej misji się bardzo dużo rzeczy działo takich negatywnych i, i, i ja próbowałem stać się bardzo dobrym dowódcą. Jeszcze wtedy nie było tak popularne stwierdzenie lider, przywódca, tylko no dowódca po prostu. Jasne. I kończąc, kończąc szkołę oficerską nie czułem się przygotowany. Do tego zadania. E, dopiero zacząłem się uczyć dzięki temu, że ja się chcę rozwijać, cały czas się czegoś nowego uczę. Wiem, mam otwarty umysł. E, tak się czasami w wojsku śmieję, żeby ruszać tą głową, żeby ten beton nie zastyknie. Mm -hmm. <słuch> no to ja do tych właśnie nigdy nie należałem i, i próbowałem właśnie znaleźć swój styl dowodzenia, i na pewno nie chciałem, żeby oni wiedzieli, że się boję, bo. Mm, Wiedziałem, że jeżeli w takich sytuacjach, zagrożenia oczywiście, kiedy coś się dzieje, to oni liczą na to, że ja właściwą decyzję podejmę. I, I kiedy ja bym na przykład zaczął się bać, płakać tam, nie wiem, wzdychać, lamentować, panikować, to im by się to udzieliło. Czyli chodzi o morale. Tak. No o, właśnie o to chodzi, tak. O morale, no? Myślę, że tak każdy dowódca tak ma, bo ty też miałeś swoich dowódców. <laughs> Więc to no, nie wydaje mi się, żeby y, każdy z tych moich byłych dowódców różnego szczebla. Y, chociaż akurat ja trafiałem fajnie. Aha. Było paru takich, że raczej takim uczyłem się, żeby takim nigdy nie być, miałem takich. Ale większość miałem takich, że y, w takich sytuacjach fajnie sobie radzili. Mhm. Y, no ale to jest kwestia właśnie tej inteligencji też, takiej emocjonalnej, rozumienia sytuacji i nie traktowania siebie przede wszystkim z. Y, z racji stopnia i funkcji. Okej, okay. no to wiesz, co tak trochę o tym opowiadać, to też jakby myślę, że jest też w głowach wielu ludzi, w mojej również, że jednak takie sytuacje, no i to, co razem się przechodzi, to sprawia, że zawiązuje się jakaś, nie wiem, nić braterstwa między ludźmi. Masz tak do dzisiaj, że to są tacy ludzie, którzy są trochę jak taka rodzina, bo przyszedłeś tak. z nimi tak dużo. A skąd wiesz takie rzeczy? Z filmów. <głosy> <głosy> tak, jest coś takiego. Tak? No. Jest coś takiego, jak przejdziesz razem unitarkę z kimś, znaczy kiedyś te unitarki były inne niż teraz, jak przejdziesz selekcję z kimś, jak przejdziesz kurs bazowy z kimś, jak będziesz na misji z kimś i w tych trudnych sytuacjach razem będziecie się wspierać, altruizm jest to bardzo fajną cechą, mm -hmm. jeżeli chodzi o osoby, które chcą przetrwać w trudnych warunkach, jeżeli mają altruizm, to... Super sprawa jest, nie? I jeżeli my się nawzajem wspieraliśmy w takich ekstremalnie ciężkich sytuacjach, no to ja wiem, że mogę do tego gościa później liczyć. I do dzisiaj mam kontakt z moimi żołnierzami szeregowymi, którymi byłem na tych pierwszych misjach w 2003 roku. Spotykamy się jakbyśmy byli dalej kumplami po prostu. To jest bardzo fajne i tak samo jak się przejdzie selekcję z kimś. Widzę, to po prostu ludzie się tak mega integrują, mhm. bo te właśnie sytuacje takie ekstremalnie ciężkie Budują fajne zespoły. No ja myślę, że też to jest to, co powiedziałeś wcześniej, że fajnie jest móc po poznać człowieka w tych najbardziej krytycznych sytuacjach, jeżeli poznasz kogoś i tak. Każdy jest tym w tym, na tym swoim dnie w jakiś sposób, psychicznym, fizycznym, to to jest właśnie najlepszy zaczyn do powstania takiej więzi, która jest później bardzo mocno nierozerwalna. A w branży fitness jest taka. No nie już... wiem, bo chyba tutaj się nie dochodzi do takiego, do takiego dna. Tak mi się wydaje. Myślę, że łatwiej, łatwiej taką więź byłoby zawiązać, idąc do siebie na kurs przygotowawczy, przejść te kilka dni, zobaczyć drugiego człowieka. W najgorszym możliwym stanie, podać mu rękę wtedy, i myślę, że to mogło być silniejsze. Wiesz co, ja pamiętam takiego. Dzisiaj go wspominałem w relacji, nawet Jarka. Na Instagramie rzuciłem. Wiesz co, on przeszedł selekcję u nas w jednostce, miał zrobić reportaż. Była taka umowa z WoCo jednostki o naszej selekcji, i on ja miał nakręcić reportaż od środka. Tego jeszcze nigdzie nie mówiłem w sumie. I niósł ze sobą ten cały sprzęt, obiektywy i tak dalej. Przygotowywał się fizycznie długo do tego, bo to było fajne na, na zasadzie reportażu, zobaczyć od środka, jako uczestnik, nie? jak ty to odbierasz, mm -hmm. czujesz się z tym wszystkim. Więc dowódca się zgodził na to. I któregoś dnia on mnie poprosił, Zachar, weź ode mnie ten aparat, bo ja nie dam rady dalej iść, a chcę ukończyć selekcję nie? z wami, wszystkimi tutaj. To tu był trzeci albo czwarty dzień. On już się tak mocno zintegrował z tymi chłopakami, którzy zostali. Nie, że już widziałem, że kurde, to jest to. Nie? Mhm. Widziałem w jego oczach po prostu już taką y, wolę walki, że do końca będzie szedł. Nie? I on ukończył y, selekcję zgodnie z wszystkimi normami, bez żadnych y, udogodzeń, mimo tego, że jeszcze nosił oprócz tego, co miał mieć, jak na selekcję, to nosił jeszcze ten cały sprzęt ze sobą. I po tym wszystkim chłop dostał y, takiego kopa w dupę. Y, Stał się, znaczy poczuł, poczuł się może w ten sposób, że jest w stanie faktycznie zrobić dużo więcej ze sobą, niż mu się wydawało do tej pory. Ja mm. Mam takie hasło, właśnie: znaleźć swoje granice, pokonuj, a zobaczysz, że możesz zrobić dużo więcej, niż się wydaje. I, I on był takim przykładem człowieka cywila, takiego, który nie chciał iść do wojsk specjalnych. Nie? Tylko widzisz, to jest taki reporter, który miał zrobić reportaż i koniec. I przeszedł tą selekcję, e, i później się dowiedziałem od niego, że m, bał się podjąć pewnej decyzji w życiu takiej, na no swojej tam biznesowo-prywatnej mm -hmm. e, i stwierdzi, że kurde, co to za problem teraz dla mnie, nie? Buduje sprawczość. Ja, no powiem ci, że zmienił jedną robotę, drugą, rozwinął się e, w wielu takich kierunkach związanych z wojskowością mm -hmm. też, nie? E, to fajna historia o, o gościu, ale nie chcę tutaj e, spoilerować, e, bo może gdzieś tam kiedyś o tym jeszcze wspomnę. E, I to pokazuje, że Selekcje, oprócz tego, że sprawdzają tych kandydatów, te ich cechy, budują ich pewność siebie, że taki człowiek jak przejdzie tą selekcję w gronie tych wszystkich już nowo poznanych ludzi, których wcześniej nie znał, a połączyła ich, ta, ten jeden cel ich połączył i wracają później jednym autobusem naszym służbowym, no i jest taka paka zgrana, fajnie to się mhm. ogląda. I, I później to buduje ich pewność siebie do tego, że oni już za chwilę będą tą elitą wojsk specjalnych. Że Super słowo powiedziałeś. Super słowo powiedzieć. Powiedziałeś słowo elite. Wiesz, co ja mam takie, takie trochę doświadczenie z trochę innej przestrzeni życiowej, e, która też wymagała bardzo dużo trudu, żeby dotrzeć tam. Mam na myśli jakieś takie elementy, które są związane bardziej z lotnictwem. I okazuje się, że jakby to, co teraz ty mówisz, ja dostrzegam tylko w trochę innej formie. Wprawdzie tam nie ma wysiłku fizycznego, ale mhm. kiedy już tam stajesz i stajesz w gronie tych ludzi, to to jest bardzo wspierające środowisko. I to jest super zaskakujące, kiedy przechodzisz z takiego normalnego życia, mhm. gdzie ludzie zachowują się różnie. A tutaj nagle do tajesz od drugiego człowieka tak dużo serdeczności i pomocy na każdym kroku, o. bo jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym ty był i rozumie to co ty przeszedłeś. O. Myślę, że to jest e, jakiś taki wspólny pierwiastek. No, no tak, no, w, ty, w tym fachu akurat no, nie każdy się do niego też nadaje. Oczywiście. No. Ale myślę, że to może być w wielu takich miejscach i przestrzeniach, których my teraz nawet nie mamy w głowie, ale które wymagają dosyć dużo trudu. Jeżeli ktoś ten trud przechodzi i widzi te, tego drugiego człowieka, który jest w tym samym miejscu, który jest obok e, i zdaje sobie sprawę, że on też ten trud przeszedł, to jest coś, co łączy ludzi. I dlatego na przykład, e, znowu się rozgadam, e, wiesz, co do pododziałów zabezpieczenia, e, czyli nie tych, które będą kopać w drzwi. W niektórych jednostkach też jest tak zwana kwalifikacja w górach, czyli krótszy etap, ale taki mini selekcji do przejścia, po to, żeby ci ludzie, którzy będą pracować później w sztabie, w logistyce, raz zrozumieli, co przechodzą ci operatorzy. Dwa, też można ich zweryfikować pod kątem pewnych predyspozycji. Nie? Więc ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko nie ma ich w każdej jednostce naszej specjalnej. I to, o czym mówisz, właśnie to powoduje, że później lepsza jest współpraca. Nie? Bo on wie, co ty przeszedłeś, co masz do przejścia i szanuje cię za to. Mhm. I nasi się gada wtedy z takim człowiekiem. Jasne, jasne, Dobra, to wiesz co, ja mam jeszcze takie pytanie. Ja nie wiem, czy będziesz o tym mógł powiedzieć, ale wyobrażam sobie, że w czasie tej dwudziestoletniej służby, ja to gdzieś wiążę z misją, ale to wcale nie musiała być misja, że były jakieś takie sytuacje, które były trudne, które były bardzo trudne. Jest coś takiego, co było... Tak trudne, że miałeś wrażenie, że jesteś na krawędzi i realnie myślałeś, że to może wszystko tutaj, tego dnia się skończyć? Hmm. Jeżeli, e, Może inaczej, jeżeli nie może o tym opowiadać, to odpowiedz tylko, czy coś takiego e, było, czy nie. Jest to jedna rzecz, mi tylko do głowy przychodzi teraz, nie? nie to mi przeleciały, jako dowódca zgrupowania poligonowego, tam masz ogromną odpowiedzialność, ten kurs bazowy, skoki spadochronowe, misje, strzelania za głowy sobie, takie różne rzeczy, no, ale... Czy tam wejście nawet do kancelarii dowódcy jednostki po y, opierdzielnie, to też jest mm. taka, się te rzeczy nie zapomina. Y, mimo, że nie zawiniłeś, to i tak zbierasz, nie? Na dywanik. Ale to, to było pestka w porównaniu z decyzją odejścia z, z wojska. O! No. Wiesz co, to, to była rzecz, którą nigdy nie przewidziałem, że ona nastąpi. Tak jak czasami słyszę kumpli czy, czy inny, innych, którzy idą do wojska, o! Po 15 latach wczesna emerytura i idę, że teraz jest inny, teraz jest do 25. 25 lat trzeba służyć. Kiedyś było do 15 lat. Ja się złapałem na te stare zasady, ale nikt o nich nie myślałem, nie? że po 15 latach będę mógł pójść na wcześniejszą emeryturę. Mm -hmm. ja, to, ja, ja słyszę, że tak ludzie, ludzie gadają, tak między innymi po to, że kiedyś do wojska. Natomiast ja uważałem, że to jest moje życie. Nie? że ja już poświęcam się do końca temu, co lubię robić, bo bardzo lubiłem tu robotę, zresztą yy, są w stanie ludzie od dzisiaj nawet, yy, wydaje mi się, że tak, że tak powiedzą, że, yy, no, że byłem po prostu człowiekiem wojny i tak dalej. tak na mnie mm -hmm. mówili, nie? Więc yy, odejście z armii było dla mnie w, taką rzeczą, którą dzisiaj najgorzej wspominam, ta decyzja, którą w pewnym momencie podjąłem. Była nas podyktowana różnymi tam względami, yy. Nie byłem zmuszony do tego w żaden sposób, gdzieś tam, w sensie, nie wiem, rodzina i tak dalej, że muszę odejść, bo, bo rodzina już czeka na mnie. Czy ze względami takimi, że nie potrafię czegoś zrobić, albo. No nie, nie, nie. Po prostu różne sytuacje się na to złożyły i nigdy tego nie przewidziałem, że to nastąpi po prostu. I do mhm. dzisiaj, dzisiaj, jak to wspomnę, żałuję trochę tej decyzji, bo czas. Zaraz po odejściu był dla mnie dosyć trudny. E, cieszę się, że mogę dzisiaj dalej mieć kontakt z, z armią w pewnym sensie, bo jeszcze niedawno byłem zatrudniony jako instruktor w Centrum Szkolenia Specjalnych przy kursie JATA w Ośrodku Szkolenia Lądowego. Tam rok siedziałem przygotowując chłopaków do selekcji kursów i tak dalej. E, Fajnie było wrócić. Byłem też dwa tygodnie na szkoleniu rezerwy wojsk okay. specjalnych. W namiocie pospałem, postrzelałem. Fajnie było mundur włożyć. I tak jak się mówi, że ty z wojska wyjdziesz, ale wojsko z siebie nigdy nie wyjdzie. No mm -hmm. Ale mówimy tutaj o prawdziwych takich pasjonatach, żołnierzach z powołania. Okej, okay, to przy, przynajmniej dwa wątki mi się takie tutaj otwierają. Zaraz zamkniemy ten, ten, ten temat wojska całkowicie, ale jakby już skoro tam zmierzasz. To, i mówiłeś o tym, że, że to wojsko w tobie tak się działo i że to było i siedzi. To czy zgodziłbyś się? Bo ja to znalazłem takie sformułowanie gdzieś na jakimś tam forum internetowym, które o wojskowości w jakiś sposób traktuje. Czy gdybyś się zgodził z takim stwierdzeniem, że wojsko konwencjonalne, nie wiem czy słowo konwencjonalne jest na miejscu, jeżeli coś przekręcam, mhm, tak. to mnie proszę popraw, mhm. to jest swego rodzaju praca a siły specjalne to jest pasja, że ten stopień zaangażowania jest tak różny, że do jedne, jednego można nienawidzić, albo może nawet to spłyce, Można nie lubić i brać wypłatę, ale mm -hmm. to drugie jest czymś, co trzeba kochać, żeby to robić. Co To jest trudny temat. Musimy politycznie z tego wybrnąć. Wiesz? Bo jakby podejść do tego teoretycznie, tak jak z tą rodziną, to służba w wojskach specjalnych, czy, czy w wojskach konwencjonalnych, no to powinna być służba. Do wojsk specjalnych i do ludzi pierdzielnięci no, lekko. No musi być taki, taki coś człowiek, że ma też coś w sobie. I mm, on tam idzie z pasji, i jego zaangażowanie wtedy jest ogromne. Selekcja też wymusza, y, nie trzeba krzyczeć na ludzi na selekcji. Ty możesz poprosić, zrób mi 50, weź biegnij na tą górę. Y, wszystko zrobią bez krzyku. Nie? Maszyna. Y, i, I tu jest widoczny wtedy ich angaż. Oni muszą pokazać, jak bardzo im na tym zależy. Więc y, tu powołanie pomaga. Y, ta Kurde, kiedyś poleciałem do, do Rangersów, a to może później ci powiem. Okay. No, nie chcę znowu tracić wątków. Y, natomiast w wojskach konwencjonalnych też są pasjonaci. Y, znam takich wielu, naprawdę, to nie można im tego zabierać. Y, ale słyszy się oczywiście, że teraz y, bardziej traktowane to jest przez, może większość, nie wiem, nie mam badań żadnych, więc tutaj nie chcę... Podpaść konwencjonalnym, że tam się pracuje. Nie? Ludzie traktują to tylko jako pracę, bo też widziałem kiedyś takie badania z kolei, mm -hmm. że pewna grupa ludzi idzie do wojska ze względu na stabilizację. To powiem ci może z mojego doświadczenia, które z, z wojskiem nie ma bardzo wiele wspólnego, ale z racji tego, że przez dosyć długo, przez kilka lat mieszkałem na Mazurach, na, w Giżycku, gdzie jest dosyć dużo jednostek jest. wojskowych, to w ostatnim czasie e, ja zauważyłem takie zachowania wśród ludzi, którzy do tej pory wykonywali zupełnie inną pracę i była taka myśl, w sumie to tam jest dosyć dobrze, jest dobra posada, dobrze płacą. Żebyś ty nie padł teraz w Giżycku. No, słuchaj, no jakby to jakby nie, nie wymieniam nikogo z nazwiska, ale rzeczywiście hmm. z, takim zjawiskiem, z takim zjawiskiem się, e, się hmm. spotkałem. Bo co? Już o tym mówiliśmy? Bo marketing. Mm -hmm. Marketing wojska naszego polskiego? Kasa. Słyszałem kiedyś w radiu, jak jechałem o tym, że tam idź do wojska, dostaniesz tyle i tyle tysięcy złotych, nie? A gdzie tutaj jest w tym marketingu, on może nie trafić do pewnej grupy ludzi oczywiście, gdzie tu jest mowa o tym patriotyzmie, o tym powołaniu, o wie, wierze w misję, która cię czeka do spełnienia w armii, o tym całym etosie służby, nie? Ostatni raz, kiedy byłem, uczestniczyłem w przysiędze wojskowej, to było właśnie w ośrodku szkolenia lądowego w Lublińcu, taki mały kurs Jata jest prowadzony i została zorganizowana przysięga. I powiem ci, że no tak dopieli wszystko chłopaki na, na ostatni guzik. I przygotowanie kadry, i, i y, tych żołnierzy, którzy przychodzili przy sięgę, że ja się mega wzruszyłem. Mm -hmm. nie, nie wspomnę już o rodzinach, które tam były zaproszone i też widziały to wszystko i widać było i łzy i tak dalej. I, i ten obraz y, dla mnie oczywiście, no bo ja jestem trochę romantykiem, nie? w kontekście y, wojowniczym, powiedzmy, to y, to powinno bardziej zachęcać ludzi do tej służby niż tylko kasa. Aha. Y, bo y, też słyszę, y, słyszę przypadki, że przychodzi taki. Y, który idzie do pracy i on idzie zaraz na zwolnienie lekarskie. Nie? Gdzieś tam chyba w którym A to nie będę tego mówił, dobra. Bo nie chcę, nie chcę tutaj przekłamać, bo mu się nie podobają warunki, bo nie chce jechać na poligon, bo coś tam, nie? Mhm. Że poligon to jest najwyższa forma sprawdzianu. Tam możesz się poczuć trochę jak na wojence, powiedzmy. I ja lubiłem jeździć na poligony, nie? Osobiście. Nawet lubiłem je organizować później jako szef grupy szkolenia bazowego i robiłem te poligony dłuższe niż były wymagane. Nie? Ale to już ustaliliśmy, że ty jesteś pasjonatem absolutnym. <grym> tak. Tam często mnie żołnierze pytali. Skąd ja biorę tyle energii na prowadzenie zajęć jakichś tam. Ja, że zawsze byłem pełny energii, żeby coś zorganizować, bo też chciałem, żebyście czegoś nauczyli. no to jest inny temat. To też widzisz, zależy od e, tych dowódców, jak funkcjonują, Jasne. jak przekazują swoim podwładnym e, ten cały. Eto służby. Absolutnie nie chciałbym generalizować, też, jakby zdaje sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie no, nie jest do końca możliwa, no bo w każdym, w każdej przestrzeni życia możemy spotkać różne osoby tak, i ta, ta tak. motywacja może być bardzo różna. Ale to skoro o tym powiedziałeś i o tym etosie, o tym patriotyzmie, to jestem ciekaw, jak ty to widzisz, nawet może w odniesieniu do tego, co dzieje się na świecie. Mhm. Czy polskie społeczeństwo docenia żołnierzy? Oddaje im należny hołd, bo jakby. Ja mam też takie porównanie. Mm, które bierze się ze Stanów Zjednoczonych, hmm. gdzie bywałem, gdzie bywam i tam na przykład, kiedy spotyka się żołnierza na ulicy, idącego, to nie jest niczym dziwnym, że ktoś powie nieznajomemu, dziękuję za twoją służbę. Wow. Ja coś no, takiego to... widziałem na własne oczy. No, ja się spotkałem e, w moich komentarzach na YouTubie kiedyś, teraz już może mniej, e, że byliśmy płatnymi zabójcami na usługach rządu, mm -hmm. że jechać okay. na misję zarabiać e, na ulicy. Jak mnie spotykają, ludzie mnie znają, no to jest. I dużo też dostaje wiadomości, dziękuję za twoją służbę, na przykład. Więc coś się zmieniło w pewnych grupach może społecznych, ale jeszcze daleko jesteśmy za tym, co mhm. jest w Stanach, nie? To jest w ogóle taki patriotyzm silnie zakorzeniony. To może z rodziny wychodzisz, nie? Mhm. Od, od, od małego. Natomiast powiem ci tak, u nas funkcjonuje Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, od 2012, kurde, nie chcę kłamać teraz, <gry> ale została stworzona właśnie po to, żeby tych naszych misjonarzy pamiętać o nich, wspierać i tak dalej, więc powstała rządowa instytucja. Kurde, który to był rok? O, już nie pamiętam. Ale jest w końcu coś takiego, co jeżeli zostaje jakiś weteran bez pomocy, no to oni się nim zajmują. I mm -hmm. to jest bardzo fajne. Mówimy o weteranach. Misji poza granicami państwa, a nie tych naszych wojennych z II wojny światowej. Więc powoli, gdzieś tam, próbujemy nie? w tym kierunku iść. Są zniżki dla weteryno, weteranów, są weterani poszkodowani, którzy mają jeszcze większe uprawnienia, nie? i tak dalej. Więc jakieś widziałem takie zdjęcie u jednego z amerykańskich żołnierzy weteranów, u niego na profilu że to jest miejsce parkingowe dla weterana, na przykład, nie? obok okay. tam niepełnosprawnych, czy dla matki z dzieckiem. To są takie udogodnienia, ale widać, i on, on przy tym czuł się dumnie. Pokazał taką fotkę, że o, fajnie, że coś takiego jest. I nasze społeczeństwo, myślę, że o, w zeszłym roku wziąłem córkę i pojechaliśmy do Warszawy 15 sierpnia na Święto Wojska Polskiego, na tą defiladę, bo kiedyś byłem uczestnikiem tej defilady i chciałem zobaczyć, jak to jest właśnie z drugiej strony. Nie? wzruszyłem się cholernie, jak to zobaczyłem, ale wiedziałem, z czym to jest związane, oczywiście ta kurtyna. Nie? Wszystko ładnie widać, a nie, nie pokazane jest z tego, jak tam żołnierze stoją w szyku, komentują sobie i są wkurzeni, że muszą tu być. Ale w pewnym momencie przychodzi taki, yy, taki właśnie moment, że jak się jest w tym szyku, to zaczyna brać się taka duma, nie? Mm -hmm. że ludzie zbierają się tam za tym, tymi płotkami, obserwują cię, yy, biją brawo, widać w oczach dumę tych, tych ludzi, nie? to wtedy ten żołnierz tak rośnie, naprawdę. To jest mega fajne przeżycie, które wiadomo jest za tą kurtyną, Może no, dużo trzeba było poświęcić. No to ja, ja siedziałem dwa tygodnie wtedy nad Zalewem Zegrzyńskim, w, w tym centrum w Zegrzu i żeśmy przez dwa tygodnie robili defiladę tylko, od rana do, wieczory, mm -hmm. do wieczora. Nie? I, I wziąłem córkę, pojechaliśmy i tak poczułem na tych ludzi, jak, jak reagują na to wszystko, nie? I dużo, dużo społeczeństwa tam się pojawiło, bo bardzo ciasto, nie mogliśmy się przedostać, na pociąg lecieliśmy i prawie nie zdążyliśmy. I fajnie było to odebrane, mm -hmm. naprawdę. Jasne. No, tak Takie jak... defilady mają po części taki cel też, nie? żeby to Jasne. społeczeństwo w końcu zobaczyło, jaka ta nasza armia jest. No ja wierzę, że w naszym kraju też są tacy prawdziwi patrioci, którzy oddają... No słuchaj, gadasz ze mną, no ja mam ten <laughs> pierwiastek patrioty ja i romantyka, niestety. <laughs> Bo to się nie opłaca, ale warto, tak ja to mówię. Jakby tu siedział ktoś inny, to by powiedział, może od drugiej strony, nie? Jak jasne. To wszystko. Jasne, jasne. Tak by też może ten obraz... że jeżdżą tylko te, co jeżdżą, samochody, a reszta no, stoi na kogoś. Ja, ja też nie chcę, jakby tak może, bo to też na pewno jest jakieś krzywe zwierciadło, bo to co ja widziałem za granicą, to też jest pewien wycinek. tak? To też nie musi być coś, co jest. Wiesz, obrazem całego społeczeństwa to, jest, to, jest, to, są, to są pewne obrazki, które człowiek gdzieś w głowie koduje i później, później przypisuje to. Przy, łączy to z tym, że to jest akurat to, się tam tak dzieje, bo ty mm -hmm. widziałeś ten obrazek. Natomiast zamykając już całkowicie ten wątek, bo już mówiłeś, że to była bardzo trudna decyzja, a jest coś, co. jakiś element. Te 20 lat. Co wyniosłeś? Albo jakaś rada, którą może, nie wiem, zupełnie nieświadomie ktoś ci zaserwał, coś, to co wyryło się głęboko w twojej duszy, czy jesteś w stanie, potrafiłbyś się te, te 20 lat wydestylować od takiego substratu, tego, tego najlepszego, co dało ci wojsko. Nareszcie gadasz, jak stary Jacek. <laughs> Ale nie mówimy tutaj o pędzeniu, nie? Tak, tak. wydestylować. Jest A... to kiedyś tak zauważyłem. Też mi potwierdził to kolega, który odszedł na emeryturę, że wojsko nauczyło mnie, znaczy pokazało mi może tak. Taki kontrast. Jeżeli masz w wojsku pomysł, żeby coś fajnego zorganizować, wprowadzić jakieś innowacyjne rozwiązanie, i tak dalej. Bo przede wszystkim musisz przekonać przyłożonego do tego. Często jest tak, że on się nie zgodzi. Później musisz kombinować, żeby to był jego pomysł i tak go trzeba wkręcać. i takim trochę marketingowcem musisz być. <grym> no nie no, jeżeli wierzyłeś, że to przyniesie jakiś pozytywny skutek, to trzeba było próbować przynajmniej, nie? Jasne. A później człowiek się zniechęcał już. Jak już dostawał kolejne strzały, kolejne strzały, to to... A w cywilu jak zacząłem, ogarnąłem się już po roku powiedzmy czasu, i zacząłem... Y, zaczęły mi się w głowie pojawiać różne pomysły. To stwierdziłem, dobra, robię to. Po prostu. Nie? A później zacząłem dopiero y, zastanawiać się, jak to zrobić. Y, I też, te, też mojej córce właśnie próbuję tak y, podpowiadać, że jeżeli masz w głowie pomysł, to rób po prostu. Nie zastanawiaj się. Mm -hmm. Zacznij już coś robić w tym kierunku. A mam takiego znajomego, który y, niedawno odszedł i... Y, powiedzmy, że był taki pomysł w zrobieniu czegoś, no i zauważył niego taką jeszcze, zaleciałeś z wojska, a może to się nie uda, a może byśmy to przemyśleli jeszcze, a w ogóle szukał cały czas jakichś negatywnych rzeczy, eee, a ja mówię, stary, no zastanawiaj się, się, weź to zrób, nie? Po prostu zacznij już coś robić w tym kierunku, a później będziemy, to maszyna się rozpędzi. A, a wojsko uczyło, wiesz, dokumenty, trzeba zorganizować, rozpisać i tak dalej, ten czas leciał, te koncepcje wszystkie, nie? I ja tak nie działam teraz. Nie? Mm -hmm. Jak mam pomysł, dlatego uważam, że te rzeczy, które dałem radę zorganizować w trakcie tej mojej kilkuletniej już służbie w cywilu, to tylko dzięki tym moim pomysłom. Ja chciałem zorganizować memoriał ku pamięci mojego dowódcy jednostki, bo czułem, że mam taki obowiązek ku temu i zrobiliśmy już sześć edycji w Bieszczadach biegu takiego terenowego. Na wzór selekcji, ze strzelaniem, no kurde, no mega, mega to jest wydarzenie. Merv zorganizowaliśmy, gdzie pierwszy finał zrobiłem na arenie, w takiej hali, przy hali widowiskowej, na obiekcie w Gliwicach Dużym, a drugi finał zrobiłem już na Stadionie Śląskim w Chorzowie, mm -hmm. gdzie w ogóle nie pomyślałbym, że ja kiedyś takie rzeczy zrobię, nie? Organizując coś po prostu, nie wiem, jako gościu, który... Nigdy nie, no może nie, że nigdy, bo w, jak byłem w jednostce specjalnej Agat, to organizowałem zawody strzelecko-taktyczne dla, dla wszystkich jednostek specjalnych. Nie przyjeżdżały do nas i, i miałem, zauważyłem, że potrafię takie rzeczy zorganizować. Yy, no to po prostu wymyśliłem, dobra, robimy to. A później rzeczy zaczynają się dziać, po prostu. Mhm. Nie? I jak zobaczyłem yy, ten fenomen, że jeżeli ty masz jakiś pomysł yy, i wiesz, że on, czujesz, że on się uda... Yy, bo widzisz w tym sens. Ja też wierzę w swoim wartościom, zasadom, które dzięki właśnie lata, latom służby utrwaliły mi się w końcu. Bo idąc do wojska nie miałem tak mocno ustalonych tych rzeczy. No to merch Challenge, tutaj to, za chwilę dostałem buzdygana, też o tym nigdy bym nie pomyślał, że dostanę taką zaszczytną nagrodę, tak zwany Oscar wojskowości. No kurde, i to, i to mnie nauczyło po prostu, żeby zapomnieć o tym wojsku, bo tam jednak taki kontrast miałem, nie? Mm -hmm. I to mnie nauczyło wojsko, żeby po prostu otworzyło mnie na, na rzeczy, które mogę w końcu zrobić, o których pomyślę. Później, na przykład, wojsko na pewno wzmocniło moją pewność siebie, poprawiło umiejętność podejmowania decyzji. No, bo jako dowódca to musiałem podejmować co chwilę decyzje i wymyśliłem zwrot, że brak decyzji jest gorszy od złej decyzji. Okej. Okay. Mm, co jeszcze? No, mocno wzbudowało moje też umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, bo jeżeli się służy w takich formacjach, jesteś na tych misjach, no to tych sytuacji stresowych masz ogromnie dużo i trzeba umieć sobie z nimi poradzić. <grym> Jak służyłem, jeździłem do domu na przykład samochodem, no, no, ogólnie to mało rzeczy potrafiłem mnie wyprowadzić z równowagi. Natomiast jak już parę lat posiedziałem w cywilu, to zaczęłem się denerwować, że ktoś kierunkowskazu przede mną nie włącza. Okay. Nie? <głos》> I później mówię, o nie, to nie tak, to trzeba się uspokoić. Mm -hmm. I dużo, dużo takich wartości fajnych, no i znajomości też, że poznałeś ludzi Twojego pokroju, trzymasz do dzisiaj z nimi, mimo że ja jestem taką osobą, która tych kontaktów raczej. Codziennie nie utrzymuję, no bo raczej stwierdziłem, że chyba jestem introwertykiem, jak większość operatorów. To też takie moje jest stwierdzenie: że są, jesteśmy introwertykami po prostu, nie? To fajny, fajny, fajna paka powstaje po takiej służbie, naprawdę. Nie? Mhm. To, jest, to jest mega miło, wspominam ten czas służby, i, i dużo też było negatywnych rzeczy. Ale wiesz co, ja myślę, że negatywne rzeczy w naszym no życiu... No do wojska? No, <laughs> słuchaj. Może, może zacznę od twojej, e, Twoich przygotowań do selekcji, ale słyszałem, że już były osoby, które się deklarowały, a później tak, więc ja publicznie <laughs> na razie się nie będę deklarował, bo słyszałem, z czym to się i myślę, że o tym sobie teraz, e, teraz porozmawiamy. Dokończę do tylko e, tę myśl moją. Myślę, że te trudne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją, w różnych przestrzeniach pozwalają nam później. Bardziej docenić te dobre rzeczy, bo one je wzmacniają. Bo masz trochę, wiesz, trochę obraz tego, trochę kontrast. To jest tak, jak jedziesz za granicę i widzisz coś nowego, i wtedy zauważasz, OK, u mnie jest inaczej. Poznajesz mm. swoją kulturę przez to, że widzisz coś innego. To chyba trochę tak samo jest z tymi dobrymi rzeczami w naszym życiu, że one trochę je odbijamy od, od tych ciemniejszych stron, które, które się pojawiają. Gdyby życie było, wiesz, utopią, to, to straciłoby swoją wartość. Także, także oh. tego się trzymajmy. Słuchacie podcastu sieci Fitness City Feeds. Ale, ale wróćmy do tego, do, do tego, co jest obecnie. No bo te przygotowania do selekcji, e, które prowadzisz, m, to są głównie ludzie, którzy przychodzą oczywiście, to są głównie ludzie, którzy aspirują do tego, by, żeby zostać takim e, żołnierzem wojsk e, specjalnych. Czy ludzie, dla których na przykład ten triatlon, czy jakiś inny Ironman, nie jest już wystarczającym wyzwaniem i wiesz, i chcą się sprawdzić, poznać swoje granice, poczuć, jak to jest dotrzeć do tego kresu fizycznego i psychicznego. Mm. Co ja mam, e, bardzo mały limit uczestników, to jest 12 osób. Czasami jest ich troszkę więcej. E, w zależności od chyba warunków atmosferycznych, latem jest więcej. Mm -hmm. e, powiedzmy, że 3 czwarte uczestników e, to jest aspiracją do e, sił specjalnych, a 1 czwarta to są tacy, którzy przyjeżdżają się sprawdzić i przeżyć przygodę. E, I to jest fajny kontrast, właśnie patrząc. I czasami na niektórych edycjach. Yy, zaobserwowałem, że te osoby, które nie mają aspiracji do wojsk specjalnych, mają większe zaangażowanie, motywację do zrobienia pewnych rzeczy niż ci, co tam myślą Aha. o służbie, nie? To jest yy, to, było ciekawe zjawisko, mówię, i, i to zauważyłem nie tylko ja, i też moi instruktorzy. Więc yy, takie stwierdzenie się pojawiło, no, i pytając gościa, czy nie chcesz kiedyś służyć w wojskach specjalnych, mówi Nie, yy, to jest moja pasja, ja mam fajną robotę, mam spokojne życie, rodzina i tak dalej. Yy, i ma taki mega potencjał. Nie? Co, to, to coś, co powinien mieć taki kandydat. A pozostali może byli też pod kątem tych właśnie rzeczy promocyjno-marketingowych, się hmm. pojawiają wtedy i fajnie, że się pojawiają. Fajnie, że się dowiadują, że się nie nadają, albo że wiedzą dzięki tym szkoleniom moim, że muszą jeszcze na sobą popracować, bo nie wszyscy u mnie kończą szkolenie. Zazwyczaj jest to. Nawet taki sam procent, jak prowadziłem selekcję, to też robiłem statystyki. Tam 20 parę do 30% była zdawalność i u mnie jest podobnie. Czasami jest ich więcej, do, do 50%. U mnie trzeba to szkolenie zdać pozytywnie, żeby dostać certyfikat. Możesz je ukończyć, ale możesz nie dostać certyfikatu, bo nie ukończyłeś pozytywnie większości zadań. Tam są mhm. pewne limity narzucone u mnie, ale robię to w ten sposób, dlatego, że. By pokazać im, ile im jeszcze brakuje. Ja nie robię to, dlatego że. No nie wiem, dlaczego tego nie robię. Nie ja po prostu robię tak, żeby im pokazać, żeby jeszcze się przygotowali, albo pokazać, że to nie jest ich droga. Jasne. A to w takim razie, na ile, tak byś był w stanie ocenić, na ile twoje przygotowanie do selekcji jest zbliżone do takiej selekcji, na przykład dla Agatu? Ja mam trzy etapy w programie szkolenia moim. Pierwszy jest dwudniowy, drugi jest trzydniowy i trzeci jest pięciodniowy. I ten pięciodniowy jest jakby takim 50% oddziaływaniem selekcji. I też mogę śmiało stwierdzić poprzez kryteria, które ustaliłem na tym szkoleniu pięciodniowym, że jeżeli uczestnik zda pozytywnie, ale osiągnie bardzo dobre wyniki z tych wszystkich zadań, to mu śmiało mogę powiedzieć, że przejdziesz każdą selekcję. I miałem taką sytuację, w Bieszczadach ja robię ten etap. Był u mnie zawodnik na pierwszym etapie, bardzo słabo sobie poradził, zgubił się, zgubił telefon, tam były takie fajne akcje z nim. Że fajne ty, akcje. To jesteś za botanył, jego gościu, nie? Nie wiem, czy dla niego to było fajne, ale tak przyjmijmy. No, wszystko co mogło mu się zepsuć, to mu się zepsuło. Okay. Ale dopuściłem go do tego etapu w Bieszczadach, bo miał potencjał i, i pewne rzeczy tam dźwignął, więc pojawił się. Ukończył ten etap właśnie z takimi wynikami, a za miesiąc miał selekcję do, do jednostki specjalnej, nie wiem, której, na pewno nie mojej, dostał się i mega mi dziękował po prostu, nie, że, że przyjechał na to szkolenie. W miesiąc czasu zdążył się zregenerować, no bo jest ja specjalnie tak organizuje te szkolenia, żeby oni mieli czas jeszcze na regenerację, naprawienie tych błędów. No i zauważyłem, że te kryteria, które tam wyśrubowałem, no bo są wyśrubowane, możesz ukończyć szkolenie. Ale możesz nie dostać certyfikatu, czyli potwierdzenia tego, że zdałeś. Tak samo jest, przynajmniej w jednostce Agat, gdzie byłem, i jako kierownik prowadziłem selekcję i były też rozmowy na koniec z dowódcą jednostki, i osoba, która przeszła całą selekcję, ukończyła ją, na koniec dowiadywała się, że nie zdała. Więc to nie jest warunek, że jeżeli przejdziesz selekcję, do ostatniego dnia wytrwasz, to znaczy, że dostałeś się do jednostki. Czyli meta nie, jest, nie oznacza jeszcze tego, że, że ten medal będziesz, będziesz mógł dźwigać później? Do końca nie masz pewności. Okej, okay. okay. a co w takim razie, to, bo to też jest dosyć ciekawe, no bo zakładam, że jeżeli mówimy o różnych jednostkach specjalnych, to ta selekcja wygląda tam w pewien sposób różnie. Czy to jednak hmm. są takie elementy wspólne? Czyli ty jakby w swoim e, tym, tym programie, kiedy szykujesz ludzi, trochę to Trochę, Trochę to uniwersalizujesz, mhm. tak, żeby, żeby tak. później ich nic nie zaskoczyło niezależnie od tego, gdzie będą chcieli Aha. się dostać. Tak, jak e, robię to dwudniowe szkolenie, to najpopularniejsze w górach, e, to u mnie zapisując się, wybierasz oczekiwania do szkolenia. E, jest taka ankieta na stronie i na przykład tam masz, że chcesz dostać w wpierdziel, że chcesz e, nauczyć się nawigacji mhm. i chcesz na przykład poznać e, jakie wyposażenie do selekcji się przydaje e, i i do jakiej jednostki aspirujesz. No i spotykamy się wtedy w górach i ja dzielę ich na dwie grupy. Tych, co są, chcą iść do takich i takich jednostek, gdzie tam te selekcje wyglądają trudniej inaczej. Inaczej bardziej, no bo dzisiaj ciężko stwierdzić, która jest selekcja cięższa. Chociaż mógłbym. Tak, mógłbym powiedzieć, która jest najcięższa. I wtedy dzielę ich na takie grupy. Ty idziesz Aha. do mojej grupy i ty do mojej grupy, bo wiesz, że ze mną będą mieli ciężej niż z drugim instruktorem. No ale też dlatego to robię, wiadomo, nie dlaczego na siebie biorę ten, ten ciężar i tych, co idą do innych jednostek na selekcję, biorą inni instruktorzy. Uh -huh. Więc staram się gdzieś, ten program mój, on jest na tyle elastyczny, że dostosowuję później, że jak kończą, to w miarę już wiedzą, co ich czeka na tych uh -huh. ich selekcjach. No dobra, to jest też ciekawy wątek, bo podczas szykowania takiej selekcji, czy to oznacza, że... Ty, czy twoi instruktorzy każdorazowo przejdzie przez to? Nie wiem, czy dla was to jeszcze jest piekło, ale przypuszczam, że dla ludzi, którzy tam pierwszy raz je znajdują, to jest swego rodzaju piekło. Pytam o to, czy wiesz, czy funkcjonujesz ty i twoi instruktorzy na takich samych zasadach? Ty też nie śpisz, nie wiem, nie jesz, jesteś przemoczony. No nie, wszyscy wiedzą, że ja muszę. Ja muszę to robić, bo, bo chcę po prostu. I, mm, dopóki mam zdrowie jeszcze, to, to będę to robił, bo chęci czuję, że będę miał zawsze. Robię to, co oni. Tak, większość zadań robię, robię z nimi. Nie wszystkie mogę zrobić ze względu na organizację, ale na przykład, jak robimy test wytrzymałościowy pod wyciągiem narciarskim z plecakiem, tam 15-20 kg po uprzednich gdzieś tam 15 km marszobiegów różnych, to były wakacje, moment, kiedy byłem, zrobiłem po prostu rekord trasy. Mhm. Długo nie, nie poprawiony i pokazuje im po prostu, że. A ja nie trenuję tak pod selekcję typowo, więc mental tym bardziej. Śpie krócej od nich. Też o tym już mówiłem w którymś podcaście, bo to muszę sprawdzić, jak się kładą. Muszę im omówić sposób budowania legowiska, co zrobić po pobudce i tak dalej. Oni kładą się spać, ja chcę usłyszeć pierwsze chrapanie, bo jeżeli się za wolno kładą spać, to znaczy, że nie chcą spać. No to nie pośpimy chłopaki bo okay. wtedy do nich. Jak będziecie jeszcze się tu bawić tymi latarkami, to idziemy dalej. No i wtedy idę sobie sam zbudować swoje legowisko. No i później muszę wcześniej wstać, żeby się skraść do nich i ich nagle obudzić. Mm -hmm. I robię to najczęściej w fazie głębokiego snu. Okej. Okay. Czyli najpierw budujesz autorytet, a później budujesz swój własny sen. <laughs> ja staram się po prostu im pokazać, nauczyć ich jak najwięcej. Okej. Okay. Dobra, to. Y na takich selekcjach są też kobiety? Tak. I to jest jedno, to jest jedno pytanie. One też no, zakładam, że nie mają taryfy ulgowej, no bo, no bo jakże ja Mówisz o jednostce. Tak. Nie umiem. I to pytanie chyba też otwieram trochę jeszcze jeden taki wątek. Czy z Twojej perspektywy jest miejsce w ogóle dla kobiet w takich siłach specjalnych? Hmm. Za moich czasów selekcje przeszły trzy kobiety do naszej jednostki bez taryfy ulgowej. Jedna została dopuszczona do kursu bazowego. Po, którym, po której sytuacji zaniechano później. Natomiast dalej są kobiety, na przykład w jednostce Aga. Ostatnio była kobieta, przeszła selekcję, była połączona w ogóle selekcja z jednostką wojskową NIL, do której przeszły też selekcje dwie kobiety. Do jednostki wojskowej Grom nie są zaproszone na bojówkę, przynajmniej do tej pory nie były dziewczyny, ale przechodzą tą tak zwaną kwalifikację, czyli skrócona selekcja w górach. I uważam, że oczywiście wojska specjalne, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, to nie tylko są kopacze w drzwi, to Aha. wiele innych funkcji, na których kobiety dużo lepiej sobie radzą, niż mężczyźni mogą radzić. Oczywiście zdarzają się kobiety, i znam takie, które mogą na równi z mężczyznami kopać w drzwi, czyli są lekko dzielnięte pod tym kątem, ten, ten pierwiastek taki jest potrzebny i są takie. I oczywiście się nadają i mogą być nawet sprawniejsze od niektórych operatorów. Natomiast z pewnych względów nie są ściągane na pododdziały bojowe kobiety, ale jako na przykład wywiad, zwiad, kontrwywiad, służba medyczna, łącznościowa, informatyka, sztabowe stanowiska są obsadzane kobietami mhm. w wojskach specjalnych. Tutaj takie porównanie kiedyś słyszałem, że na przykład kobieta, która jest ratownikiem medycznym, może być lepsza od mężczyzny, ponieważ uruchamia je się syndrom matki. Może mm. się lepiej to było zaopiekować, bardziej ranny i tak dalej. Natomiast ja zauważyłem na selekcji, którą prowadziłem yy, i też podczas szkoleń moich, że u mężczyzny włącza się z kolei syndrom opiekuna. Aha. I jeżeli dobrze pamiętam, i mam nadzieję, że tutaj mnie nikt nie schejtuje za to, yy, jeszcze za moich czasów służby gdzieś tam doleciały do mnie takie informacje, że jeżeli z opisu terrorystów wynika, że jest wśród nich kobieta, to ona jest pierwsza do strzału, jeżeli jest możliwość. Ze względu na tą zadziorność, na charakter, na walkę do, do końca. I to się by zgadzało, że kobiety takie potrafią być, nie? Mhm. To raz, dwa, zdarzyły się przypadki właśnie na moich selekcjach, które prowadziłem, że no, ci chłopacy jednak gdzieś tam wolą towarzystwo kobiet. I Tutaj też już o tym mówiłem kiedyś, na jednej z selekcji zauważyłem, jak kobieta robiła przeprawę przez rzekę, mam nadzieję, że zostanie to zrozumiane właściwie. Przechodzili przez rzekę, dosyć był duży nurt i głęboka ta rzeka była i dosyć szeroka w Bieszczadach. I w pewnym momencie ona była dosyć niska i ten nurt zaczął ją zabierać. I z tyłu chłop, który był dosyć potężny, złapał ją i zaczął jej pomagać w przeprawie. Ja ich wezwałem do siebie. I powiedziałem do niej, jeżeli jeszcze raz skorzystasz z jego pomocy, to wylatujesz. I jemu to samo powiedziałem, jeżeli jeszcze raz jej pomożesz czymkolwiek, to też wylatujesz. I teraz spotkałem się z różnymi opiniami, bo już tu kiedyś gdzieś mówiłem chyba na, na jakiejś konferencji o tym z młodzieżą. No ale muszą współpracować przecież, tak? Mhm. No, to jest selekcja, która ma za zadanie przede wszystkim wybrać tych najlepszych z potencjałem. Czyli tak jakby też selekcjonuje indywidualne te jednostki. Natomiast są zadania, w których trzeba sprawdzać umiejętność współpracy w grupie. Natomiast nie może być tak, że jedziesz później na robotę z takim człowiekiem i, i musisz za niego nosić skrzynki, mu pomagać nie wiem, skoczyć nawet na okno. Mm -hmm. Na tej zasadzie. Oczywiście te przykłady są takie rzucane teraz, tylko no tak, zrozum, zrozumcie sytuację. No i, i tak się zdarzało w pewnych pododdziałach, że ciężko jest połączyć później. No nie chcę chodzić w sumie za ten temat, bo to Aha, jest. Nie, no jasne, też oczywiście, temat, ale rozumiem. Ja by to też by, by trochę trochę <noise> Ale widzisz, stwierdzam, że się nadają, <noise> mają predyspozycje, są też te dziewczyny pierdzielnięte, które też się mogą nadawać, natomiast z pewnych względów nie są ściągane na pododdziały bojowe. <noise> i tyle w temacie. Aha, jasne, ale to też trochę pokazało, że selekcja to jeszcze nie jest taka gra zespołowa, to znaczy tworzy się tam więź, ale tak oczywiście. naprawdę tam się spra sprawdza jednostka. Tak, 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 jak najbardziej. No są zadania. A rodzinę buduje się później. Tak. Dlatego ja też na tych moich szkoleniach, zdradzać teraz, jak przyjedziesz. Okej. Okay. Ja się nauczyłem, nie wiem, tak naturalnie mi to przyszło, żeby nie motywować tych ludzi od początku. Nie? Że tak jak na przykład trener personalny stoi, dawasz, zrób jeszcze jedno, mm. wiem, że też radę. Ja szkolernie tego nie lubię. I na pewno na, na selekcjach czy na moich szkoleniach nie używam tego na początku. I na selekcjach na początku też nie należy takich rzeczy robić, moim zdaniem oczywiście, no bo ludzie przyjeżdżają, ich nie znamy na przykład, kim są i tak dalej. Oni potrafią zagrać, że, że będą współpracować w grupie, że się zaczną tam klepać, pomagać jednemu drugiemu. To może być gra. Więc trzeba na początku zrobić ci to, moim zdaniem oczywiście, moja filozofia, jednostkowe, żeby tych słabych odsiać, a później budować zespół w sytuacji ekstremalnej. No wtedy, jak już stwierdziliśmy, Łą, łączą, ma, się, ma łączą się trwale tak. I ja nie motywuję. Ja kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę na selekcję. Jeden z instruktorów, czemu ty, ty ich opierdzielasz, nie, nie motywujesz? Znaczy opierdzielasz w sensie takim. Wiesz, ja nie krzyczałem, nie, tylko mówiłem, że, że, ten, że, że zaraz się wywalę czy coś takiego. I na, na tym szkoleniu zauważyłem, że jak za szybko się człowieka zmotywuje, to on nie dojdzie do tych granic swoich. Nie? No Co jakby z tego, że. Będziesz szedł na końcu, ja tam będę szedł za to, będę cię klepał, ty sobie myślę, już o kurde, Zachar mnie tu wspiera, ale fajnie, i będziesz szedł. Jak powinienem cię kopnąć dupę i kazać ci szybciej biec jeszcze pod to górę, to wtedy, wtedy widzę, że ty masz silniejszą motywację, masz tą determinację, masz wolę walki. Nie chcesz się tak łatwo poddać i, i tą granicę może szybciej. I zdarzało się, że mi tam ludzie mdleli, tracili przytomność na tych podejściach. No i też zdarzały się przypadki, że do szpitala musiałem odwozić, no. I to nie dlatego, że ko kopałeś nie. dupę, tylko dlatego, że byli taki. Doprowadzili się do takich granic Aha. po prostu. No, na selekcjach też było, dużo było przypadków utraty przytomności. Mhm. Ale jakbyś miał tak w takim razie, teraz, z tym swoim całym doświadczeniem, tym bagażem, e, wybrać jedną jednostkę, w której chciałbyś służyć na całym świecie. Na całym świecie? Aha. <laughs> Kurde, Jacek, wow. Możesz mieć, nie wiem, jeżeli czujesz, może To potrzebuje... Co najmniej wiem o Delcie Force. Aha. Delta. Kiedyś oglądałem taki serial The Unit. E, cztery sezony. Kurde, ale to pokazało takie na, na bazie książki, którą ktoś kiedyś w Stanach napisał. E, e, i Delta Force był tytuł tej książki. E, no i powiem Ci, że to jest już gruba, Górna gorą, połowa. Tam z zielonych beretów e, robi się selekcję do Delty jeszcze Force, nie? No. Okej, okay. czyli takie coś, co jest najwyższą półką, wybierasz. Nie no ma I coś, o czym mało wiem, nie? Aha, i coś, o czym mało wiesz. A właśnie skoro o tym powiedziałeś, to jeszcze, bo to może być też dosyć, dosyć, dosyć fajne pytanie. Z mojej perspektywy, no pytałeś mnie skąd coś wiem. Powiedziałem, że z filmów, tak? Myślę, że dużo ludzi wie coś z filmów, bo coś widziało w amerykańskiej kinematografii i jak coś wygląda. Czy. Nie wiem, na ile ty w tej przestrzeni takiej filmowej się poruszasz, ale czy są jakieś takie filmy, które. Chociaż do pewnego stopnia oddają realia tego, co się dzieje, nie wiem, na misjach albo tego, co się dzieje w wojsku. Czegoś, co oglądamy jako amerykańską produkcję, ale w której jest takie ziarno mm -hmm. prawdy, które potrafi pokazać tę perspektywę taką, że kiedy ty to oglądasz, to mówisz OK, to jest realne. To oddaje to, co ja widziałem, co mm -hmm. czułem, przynajmniej do pewnego stopnia. Okay, dobra. Mam takich kilka tytułów w głowie. Uważam, że są. Must have takiego żołnierza, żeby obejrzeć, i też opowiem ci coś o polskich produkcjach. Bo jedne mnie wkurzyły, a, a drugie mają potencjał. Hmm. Pierwszy film, który uważam, że jest le legendą, to jest Full Metal Jacket. Aha. Znasz? Oczywiście. Co ty gadasz? No oczywiście, że tam, tam te, te, tego sierżanta tam. To są legendarne sceny. No, to miał mi to słyszeć, no. oczywiście. <laughs> tak, to jest. I faktycznie pokazał realia szkolenia w tych Marinesach. Drugim jest helikopter w ogniu, oczywiście. Oczywiście mówię, bo jest bardzo popularnym filmem. Myślę, że chyba każdy żołnierz go obejrzał wiele razy. Pokazał realia tej, tej, tej operacji. I tak mega, no wiadomo, że ta produkcja jest zrobiona z rozmachem. Jeszcze muzyka. Hansa Cimmer, Cimera, tak. Dodaje Octanów. Dodaje. Hmm. I, i pamiętajcie, że z, z tą muzyką wyjeżdżaliśmy na każdą operację w Iraku. Okej. Okay. Tak. W Hammerach włączaliśmy sobie w subów oferach i, i się nakręcaliśmy. Więc to mi zostało do dzisiaj. Mogę ten film oglądać wiele razy i nie znajdowałem tam nic do czego mogłem się doczepić, nie? E takim fajnym filmem, który gdzie nie ma strzelania z biodra, na przykład, jak kiedyś oglądałem z czakiem Norrisem filmy były, albo American Ninja czy coś, że, że to wiesz strzelania z biodra były mm -hmm. niecelowane nie to wszystko, to takim filmem mega pro, założyłem, że jest zrobiony 0 zero, zero dark zero dark 30 o zabiciu Bin Ladena i jest jeszcze Ocalony był też fajnym filmem, gdzie Mark Welberg zagrał. To jest na podstawie książki, którą opisywał jeden z silsów, który przetrwał tę operację i on później zagrał w tym filmie. Tylko rolę drugą planował. Ale fajnie, że wykorzystano człowieka po prostu i zagrał w filmie. I Act of Valor, o, tego słowa mi brakowało. Akt odwagi. Ten film i ten Zero Dark, Zero Dark Thirty jest z 2012 roku. No bo do Agatu się dostałem w 2011, więc później też mm. ta cała. Nakręcanie się tymi specjalnymi rzeczami. I, i w Act of Weiler w ogóle grają tam czynni Sylsi. Więc widać to pracę na broni. Warsztat. Widać to, tak. Jak człowiek się zna na tym, to to widzi. I ja tego szukałem w filmach po prostu. I jak ogląda się taki film, to widać, że już jakiś tam. Jak, jak się nazywa tych, co pomagają w filmach doradzać? Konsultant. Widać, że robi robotę tam, chłop. I ci aktorzy też potrafią się do tych yy, 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 sytuacji dostosować i to broń fajnie czy mają fajnie, nie pracują. I łatwiej wziąć yy, takiego specjalista, żeby w tym zagrał, że, że to będzie później yy, takie profesjonalne, yy, ale po prostu ja wiem, że ja to patrzę przez swój pryzmat, ty być może tego nie zauważył. No nie, no jasne, prawda? ale właśnie o to, o to pytam, bo to ten twój pryzmat tu jest najważniejszy. Tak. To są filmy, gdzie można faktycznie sobie wkręcić się i oglądać to w taki, w taki sposób. Natomiast byłem kiedyś na takiej polskiej produkcji w kinie, po której, w trakcie której po 15 chyba około minutach wyszedłem zażenowany produkcją. Była to Karbala. Do dzisiaj tego nie mogę obejrzeć, ponieważ ja byłem na pierwszej zmianie, gdzie blisko Karbali, i często w Karbali bywaliśmy, robiąc różne tam operacje. Też y, wspierałem działanie SES. Lądowali w Karbali, tam robiłem kordon dla nich. Y, I znam to, wiem, jak przebiegała ta operacja w Karbali, gdzie, gdzie druga zmiana brała w niej udział. No i szedłem z pewnym oczekiwaniem zobaczenia fajnej produkcji, bo to było mega fajne, że. Y, Ktoś zdecydował się na zrobienie filmu, który będzie przypominał o tej spektakularnej akcji Naszych Żołnierzy. Natomiast ja też już mam doświadczenie trochę w produkcjach filmowych, bo w paru wziąłem udział mm -hmm. i jak to może wyglądać. I, I byłem też w trakcie realizacji jednego z filmów. Chyba Diabeł się nazywa. Kojarzysz czy nie? Nie. Z Lubosem Erykiem. Z polską kinematografią nie ma on szczególnie po drodze. To może być hmm. dobry film. Okay. Chciałbym go zobaczyć. Nie wiem, czy już jest, czy będzie. Na początku tego roku miał się pokazać, gdzie sceny takie z bronią grają specjaliści. Okay. Czy to byli, czy, czy aktywni. To może być fajne, jeżeli się zobaczy tam pracę na broni. Natomiast produkcja Karbali mi po prostu zażadowała, że można tak. Spieprzyć fajny scenariusz, yy, który jest oparty na faktach yy, i yy, no po prostu wyszedłem, jak zobaczyłem, jak to jest yy, w postprodukcji zrobione, jakie szczegóły są niedograne. Yy, pewnie budżet ograniczał, bo wiadomo, że zawsze chodzi o tą kasę, yy, i, i na pewno yy, konsultant yy, tam wkurzał się, że tak to jest zrobione. Yy, no i te moje oczekiwania, nie? Obejrzałem Jasne. te filmy amerykańskie i człowiek idzie że zobaczy, że ta broń jak strzela, to faktycznie te kule gdzieś tam lecą, a tutaj widać, że to było zrobione w postprodukcji, nie? Te okay. pociski sługowe to chyba tam... No szkoda, szkoda, bo oczywiście, jeżeli chcesz poznać i dowiedzieć się, o co tam faktycznie chodziło, to można obejrzeć, tak? Tylko z mojej perspektywy, człowieka, który ma jakieś duże oczekiwania żeby ukazać realia tego wszystkiego, to no ja się zawiodłem po prostu. Mm -hmm. a, a jest mega potencjał, że był. Nie wiem, czy będą robić jeszcze raz remake jakiś. Aha. No, można było naprawdę zrobić. Bo to największa taka akcja naszych polskich konwencjonalnych sił podczas misji bojowej. To jest szansa, że zrobi to ktoś z zagranicy, a nie Polacy. <laughs> I zrobią to, to bardzo bardzo realnie. Nie, no widzisz, no, mo można spieprzyć naprawdę mm -hmm. dużo, nie? Okej, okay, to, to dobra, to mam ostatnie pytanie, może być krótkie, może być odpowiedź tak, nie, możesz się rozwinąć jak chcesz, hmm. żeby to tak spiąć wszystko. Hmm, czy ty uważasz, że tak jak kiedyś było w Polsce, służba wojskowa powinna być obowiązkowa? <grym> a to jaką masz kategorię wojskową? Ja mam kategorię A. Pamiętasz? Oczywiście, tam... że pamiętam, jak byłem na komisji wojskowej, to tak? było, nie wiem czy teraz są takie komisje jak były, ale tak, byłem na komisji wojskowej. Kiedyś się mówiło, kiedyś jak była ta zasadnicza jeszcze służba, że do wojska idą ci, co nie potrafili sobie poradzić, w cywilu na przykład. E, czy moim zdaniem, wiesz co, to jest dobre i trudne pytanie. Ja akurat jestem z tych osób, które nie potrafią odpowiadać na takie pytania, bo nie siedzę. E, bo wiesz, jak ja się za coś biorę, to, to muszę znać konkrety i tak dalej, więc tutaj... Mhm. <grych> no, ale spróbuję. Aha. Spróbuję. Wątpię, żeby była jednoznaczna odpowiedź, bo są wady i zalety zasadniczej służby, czy tej obowiązkowej. Ja byłem jeszcze w wojsku i służyłem z żołnierzami, którzy byli w ramach poboru. Jak to się mówi, z niewolnika nie ma pracownika. To jest pierwsza wada takiego poboru z obowiązku. Druga wada, no nie, to jest chyba jedna, jedna z największych wad. Natomiast zalet jest dużo. Zaraz może mi i wady przyjdą. Ale pierwsza to była taka, że no, no, nie można zmuszać kogoś Jasne. do robienia czegoś, bo będzie kombinował. Mhm. Ja pamiętam, jak szliśmy z tą zasadniczą służbą 30 km na poligon, e, i po było ciężko, i że wyrzucali broń do rowu sobie. Wiesz? Idę, patrzę, idzie żołnierz bez broni. Pytam się, gdzie, ma, gdzie masz broń? No, Kałaśnikowe wtedy był, AKMS. KMS. <gryzamy> no i mam. A gdzie masz? No zastawiłem. Gdzie? No w rowie. Leżałem sobie chwilę i poszedłem. bo nie będę dźwigał. Co? Później idę dalej. No, kazałem mu się wrócić, że zatrzymaliśmy kolumny. Idę, idę dalej, patrzę, w rowie kolejna broń leży. Nie? Już karabin maszynowy ciężki, PK, KMPK. No to już nie wnikałem, czyje to jest, bo nie było czasu, zacząłem zbierać tą broń i w pewnym momencie miałem na sobie cztery egzemplarze Kałacha i PK jeszcze, mm. w tym jedno swoje oczywiście. Więc oni nie mieli takiego poczucia, wiesz, tak jak na selekcji też jest jeden z wymogów, dbanie o powierzone mienie, mm. czyli na przykład jak przychodzisz czymś na selekcję albo coś dostajesz od... Instruktorów, czy dostajesz to później w wojsku, no to musisz dbać o to. to jest fundamentalna odpowiedzialność. Nie? Tak, no to, też gdzieś siedzieć przecież. No i mieli to w dupie, nie? <grywia> Oho, dobra, a dobra, dobre wojsko. Ale z drugiej strony byli to ludzie, którzy, przynajmniej ja miałem takich, no takie zadziory, że jak spaliśmy w okopie przy minusowej temperaturze, oni tam przymarzali o tych pancerzy, to pomagali sobie jeden sikał na drugiego po prostu, żeby się od pancerza. Odczepił, więc y, mieli jaja też, naprawdę. To byli ludzie, mm, ale też ich pochodzenie było takie ciężkie nie? z różnych tam y, trudnych warunków y, socjalnych, bytowych. Y, no i tak wspominam to wojsko, że można było faktycznie z nimi coś zrobić, ale trzeba było ich traktować, o, jeszcze do zasadę ja y, bardziej po ojcowsku niż regulaminowo. Mm -hmm. Czyli y, regulaminem ciężko było ich zmusić do robienia czegoś, tutaj siła fizyczna. No, przez nogi do tak, głowy. Przez, przez pięści do głowy. Okay. Taki był, no nie ze wszystkimi. Po prostu znajdowało się, tak jak jest walka z tłumem, znajduje się jednego najbardziej krzyczącego, wyciąga się go z tłumu i się go tam pacyfikuje. E, natomiast wracając do tematu, tutaj mi się wspomnienia wróciły. No i to jest najlepsza część tego wszystkiego. <noise> Ale e, i wtedy właśnie e, byliśmy za tym, żeby weszła ta zawodowa służba, bo byli żołnierze nad terminowi i z nimi już się fajnie pracowało, bo oni chcieli tą robotę robić i widać, że to było ich trochę, jarało ich bycie żołnierzem. I ja bym pomieszał na czymś takim, żeby nie było tej obowiązkowej służby, ale na przykład powiedz mi: o, jakby teraz wpadła tutaj ekipa złych, zaczęli strzelać, coś tu wysadzać, a gdzieś tu broń nam leży. Czy ty byś był w stanie wziąć tą broń i Celnie strzelać na przykład. Czym by był w stanie celnie strzelać? Powiem ci tak, myślę, że trochę inaczej się myśli w takiej sytuacji, jak ty zadajesz mi pytanie jako do osoby, która w takiej sytuacji zagrożenia nigdy nie była, ja sobie gdybam, co bym wtedy robił, pewnie. Wtedy Ale wiesz, techniczny aspekt chodzi mi techniczny aspekt. Byłem par razy na strzelnicy, więc jest szansa, żebym potrafił coś tam. A poszedłeś, bo, bo chciałem zobaczyć, jak to jest strzelać z broni. Dobra. Wiesz, to takie, jak, jak wiesz, jak ten, jak ten dzieciak, który ma to marzenie, i jednak ten wiesz, bawi się pistoletami, to później chce zobaczyć, jak to jest naprawdę strzelać z broni. Okay. I okazuje się, że to jest. No to, że to jest takie trochę opium, które uzależnia, że chce się tam wracać. Słyszycie? No. <laughs> I to jest właśnie to podejście. Natomiast nie wszyscy mają takie podejście. I ja bym chciał na przykład, o, jak jest konflikt na Ukrainie, to gdzieś słyszałem, że na przykład jak wyposażono w broń ludność Kijowa na przykład, to był problem. I z mojej perspektywy patrząc, bo każdy ma swoją jakąś... No, oczywiście. Punkt widzenia zależy od siedzenia. Fajnie by było jakby większość społeczeństwa, a może nawet całe, potrafiło posługiwać się bronią i wiedziało jak celnie strzelać, do kogo mają strzelać, żeby nie było friendly fire i też sobie krzywdy nie robić. Mhm. I móc strzelać z różnych egzemplarzy broni, bo jeżeli przejmą na przykład od tych złych, to będą wiedzieli co z nią zrobić wtedy. I to, jest, I to na przykład zbuduje nasze poczucie bezpieczeństwa jako państwa, moim zdaniem oczywiście. Zbuduje też poczucie takiej pewności, że w, w sytuacji, gdyby doszło do jakiegoś najazdu na nasz kraj, to, to bylibyśmy w stanie przynajmniej się postawić wszyscy, bo, bo mamy przeszkolenie w tym aspekcie. Nie mówię tutaj o szkoleniu takim typowo taktycznym, czy umieć już funkcjonować w strukturach wojska itd., ale przynajmniej mieć to podstawowe przeszkolenie. Mm -hmm. Służba ta wtedy poborowa trwała od trzech lat, chyba skończyło się na pół roku. I, i, i zaprzestano to na przejście właśnie na zawodową armię. Natomiast moim zdaniem, o, na przykład y, Szwajcaria. Mm -hmm. Znasz kraj? Kraj znam z, z mapy bardziej, akurat Szwajcarii nigdy nie byłem okay. Przejazdem, I ale to się... Wiesz, nie... że on nigdy nie został najechany, nawet w czasie II wojny. No tak, no tak. tak, ja jestem jak Szwajcaria. Yy, to, oczywiście niektórzy <laughs> twierdzą, że dlatego, że trzymali y, pieniążki <laughs> no. Niemców... Ale z drugiej strony jest to geograficznie kraj trudny do opanowania. Mhm. No i do dzisiaj ten kraj buduje, buduje swój potencjał obronny cały czas. Mimo, że mają świadomość, że ich ciężko zdobyć, ze względu na to, że od południa i od chyba zachodu i północy są pasma górskie, a na wschodzie jest otwarty teren, ale skanalizowany przez sieci wodne różne. To mimo wszystko dalej rozbudowują. Bo ja rok temu gdzieś ten temat poznawałem bardziej, bo mnie to zainteresowało. Że oni mają schronów atomowych na cały naród. Nie, nie wiem, czy 9 milionów jest Szwajcarów, mm -hmm. że potrafią cały naród schować do schronów przeciwatomowych. Mają obowiązkową służbę wojskową i u nich to wygląda tak, przynajmniej to na tamten czas, bo ja nie sprawdzałem tego aktualnie, na 2022, że obowiązkowy pobór jest na czas 170 dni plus. W kolejnych latach mają się stawić na dwa, dwa tygodnie takiego szkolenia doskonalącego. Mhm. Ale, to jest fajne, po, takim, po takiej służbie obowiązkowej może mieć broń w domu swoim, okay. Nie? Jak ja odszedłem na emeryturę i postanowiłem sobie całkiem niedawno, dobra, chciałbym mieć broń, bo nie robiłem pozwolenia, to ja, jako były żołnierz Wojsk Specjalnych, jestem też instruktorem strzelectwa sportowego, bo zrobiłem uprawnienia, to muszę starać się o broń, tak jak ty byś na przykład chciał się teraz mhm. starać, nie? To dlaczego nie, nie mogę wykorzystać tego swojego potencjału i szkolenia? I sam prowadziłem też zajęcia ze szkolenia ogniowego, i to e, takie prowadziłem zajęcia, że poszedłbym siedzieć, gdybym zrobił takie na szczylnicy cywilnej, mm -hmm. e, a nie mogę mieć tej broni, a chciałbym mieć. I teraz e, m, oni, mimo wszystko, czując się bezpiecznym państwem, dalej rozbudowują sieć tych schronów. E, dalej prowadzą tą armię z poboru, mimo, że ich jest mało, mają mało chyba tą liczbę żo żołnierzy zawodowych, to robią to. Nie? Mm -hmm. Od odkąd tam, wiesz, funkcjonuje ten kraj I, i mimo, że Niemcy tam zrezygnowali z ataku na ten kraj, później jak była, nie wiem, lata 60., jak wzrosło zagrożenie wybuchu tej wojny atomowej, czy nawet w latach już dwa tysiące naszych, gdzie zaczęli dalej rozwijać y, tą ochronę przed bronią jądrową ze względu na jakieś ataki terrorystyczne. A u nas w kraju, gdzie ty się pójdziesz schować jak ten, nie? Kurde, <gry> fajnie jest jak wjeżdżasz do kraju, a, a każdy ma w domu broń i wie jak z To jest potencjał obronny rośnie, moim zdaniem przynajmniej tak, mm -hmm. nie? No jasne. No myślę, że ta odpowiedź była dosyć klarowna. Jaskrawo wybrzmiał wybrzmiało twój punkt widzenia. Nie, ale myślę, że bardziej. Ale żeby dobrze. nie było później, że zahar jest propagatorem służby nie. obowiązkowej i sam sobie iść do wojska później. Nie, nie? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to wcale tak nie wybrzmiało. Myślę, że ka 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 każdy, kto będzie chciał to zrozumieć prawidłowo, to to zrozumie prawidłowo. No, myślę, że też byłoby tutaj jeszcze tak. No bardzo... dostał właśnie, Jacek wezwanie teraz. No. No nie wiem, na miesiąc służby no. obowiązkowej. No pewnie bym poszedł, no ze, ze sobą wyzwanie to bym poszedł. czy poczułbyś, był... że spełniasz obowiązek? Wiesz co, ja myślę, że wiesz co jest najtrudniejsze dla takiego człowieka jak ja i myślę, że dla wielu ludzi, że są przyzwyczajeni do pewnego y, sposobu życia, rzeczy, które muszą zrobić, tak? Bo teraz masz za tydzień zrobić to, za dwa tygodnie masz zrobić to, masz poukładany pewien grafik i nagle mhm. okazuje się, że nawet nie to jest przerażające, że tam będzie się działo coś, że to jest nieznane, mhm. tylko bardziej przerażające jest dla człowieka to, że teraz nagle stracisz w Cudzysłowi tu w sobie cudzysłowie mówię stracisz, stracisz ten swój grafik, stracisz mm. to, co miałeś zaplanowane, nie możesz tego zrealizować. Myślę, że to jest taki czynnik, który w głowie się rodzi, przynajmniej w mojej głowie by się pewnie zrodził, i to byłoby najtrudniejsze do, do przewalczenia. To byłby ten największy ciężar tego. No, u nas w kraju zauważyłem, że jest tak, że jak wchodzą jakieś zmiany, czegokolwiek, nie mówię tu o polityce, broń Boże. To sceptycznie do tego podchodzimy mm -hmm. i często negujemy. A po jakimś czasie jednak. Z tym się zaczynamy zgadzać i nawet to akceptujemy. Widzisz, ta nasza obowiązkowa służba wojskowa była kilkuletnia, aż skończono w ogóle to robić I to się łatwiej przyjmuje, nie? no mm. bo wiadomo. Teraz w drugą stronę to będzie problem, to rozwiązać. Jasne. No jakby ja, ja też jakby nie, nie twierdzę, że ja jestem przeciwnikiem takich rozwiązań, mm. to, to, to nie, w tym, nie w tym sposób. Raczej staram się z siebie osadzić w takiej mm. sytuacji, kiedy teraz mówisz, OK, teraz na miesiąc masz iść odbyć, nie wiem, nazwijmy to mhm. szkoleniem jakimś, tak? No niekoniecznie miesiąc, akurat może, nie wiem, weekendowo, ale mhm. obowiązek. Mhm. No bo obowiązek. ty sam poszedł z siebie na tą strzelicę, żeby strzelić. Tak. Ja bym chciał, żeby jakikolwiek mężczyzna tutaj napotkany zaraz, nie wiem, na korytarzu był przeszkolony. I teraz no, nie pójdzie, ze względu na to, że on w weekend jedzie na narty, tam on, on, on tamto i tak dalej. No, a zagrożenie w koło mamy przecież, jest widoczne. I teraz. Ja, ja przypuszczam, że to zagrożenie, gdyby stało się takim bardzo realnym i namacalnym, to znaczna część naszego społeczeństwa bardzo szybko by kraj opuściła. Ale <laughs> myślałem, że cokolwiek że innego powiesz że poszli, poszli jednak na tą strzelnicę i zaczęli się uczyć. I tak było. A, ale to wiesz co? Ja myślę, że to jest trochę prawdą, bo w ogóle. Że uciekną. Znaczy, to, ja to, to, to tak też by, by, by taka znaczna część osób była, ale myślę, że takie poczucie własnego bezpieczeństwa jest dla ludzi dosyć istotne i ono się pojawia na wielu różnych płaszczyznach, na przykład na poziomie nawet takiego, takiej umiejętności zadbania. O pierwszą pomoc. Mm -hmm. Na przykład kursy tak, pierwszej pomocy tak. i tego rodzaju szkolenia, zainteresowanie no. bardzo mocno wzrosło z uwagi na to, co się dzieje mm -hmm. za granicą, z uwagi też chociażby na sytuację, która była z pandemią, mm -hmm. no, może się okazać, że ty będziesz musiał udzielić pomocy pierwszej pomocy, no. i prawdopodobnie osobie bardzo bliskiej, tak? No. I myślę, że takie poczucie w ludziach rośnie i jakby sytuacje i czasy, w których żyjemy, sprawiają, że ludzie będą szukali, nawet jeżeli to nie będzie wymagane, to będą szukali jakichś rozwiązań, albo przynajmniej jakaś część ludzi będzie mm -hmm. szukała rozwiązań. Tak takich jak na przykład, nie wiem, szkolenia, kursy przetrwania, kursy pierwszej pomocy, jakieś narzędzia, które będą czymś fundamentalnym, co pozwoli im się trochę pewniej poczuć w tych trudnych czasach. Wiesz co, dzisiaj zauważyłem, że, ciekawe czy się zgodzisz z tym, że dla ludzi atrakcyjnym jest wyjechanie na wieś, na jakąś agroturystykę, pójść do lasu na przykład, jakiś kurs urwiwalu zrobić, i za to płacą grube pieniądze. Oczywiście. Ja nie mówię o swoich szkoleniach, bo ja takich nie realizuję, ale to zauważyłem, że tak jest, że w pewnym momencie my zaczynamy zataczać pewien krok do tego, wrócić co kiedyś robiliśmy naturalnie? Ja myślę, że właśnie to jest natura, która w nas siedzi, która w pewnym momencie, jeżeli zamkniesz się w blokowisku w czterech ścianach w betonie i funkcjonujesz w takim wiesz-kołowrodku, no, 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 no to w pewnym momencie potrzebujesz uciec od tego i potrzebujesz. I byliśmy tak zamknięci przy Rzeszkowi. Słuchacie podcastu sieci Fitness City Feeds. Dobrze, kończmy, kończmy to przedstawienie. Bardzo dziękuję Ci w ogóle za to spotkanie. Było niezwykle miło tutaj z Tobą trochę posiedzieć, porozmawiać i poznać świat z, z Twojej perspektywy. Ciekawy świat. Jestem pewien, że nasi słuchacze również i widzowie na pewno będą usatysfakcjonowani mocno. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię spotkać, gdzie można dostać od Ciebie wycisk? Strona internetowa zapraszam ww.zacharselekcja.pl kanały, social media, Zachar Selekcja, pisując e, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku też zacząłem tam niedawno, e, no i na YouTubie, e, tak. I do mnie może się odezwać poprzez stronę internetową, tam jest e, możliwość wysłania do mnie wiadomości. E, starałbym się unikać e, Instagramu, Facebooku, bo po prostu nie ogarnia, już tego mm -hmm. i mam bardzo duże zaległości w odpisywaniu, po prostu Przytoczyła mnie ta ilość wiadomości i ja jak odpowiadam na jakąś wiadomość, to po prostu staram się rzetelnie, konkretnie, nie umiem tak zdawkowo z kimś korespondować i po prostu już później nie mam energii na, i czasu w ogóle na, na kolejne wiadomości, także zapraszam do mailingu też, yy, gmail.com yy, i tam już te odpowiedzi będą się szybciej pojawiały po prostu. Jasne, jasne. Bardzo dziękuję Ci jeszcze za to spotkanie, to była wielka przyjemność. Ja również, też cieszę się. W moim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.